KUL wybrałem między innymi właśnie dlatego, że studiował tam ksiądz Franciszek Blachnicki. Sam z Lublina nie pochodzę. Zapomniałem powiedzieć, że jestem z Tomaszowa Mazowieckiego, czyli Łódź jest mi bardzo bliska i ten region. W tej diecezji wyjeżdżałem na moje pierwsze rekolekcje. W Łodzi mieszka moja siostra rodzona. Wiadomo, że z Tomaszowa zawsze z Łodziem jesteśmy ściśle związani. Przewodniczącym zresztą Komisji Teologiczno-Programowej jest ksiądz profesor Piotr Kulbacki, który też zresztą pochodzi tutaj z Łodzi. Także jest też związany z Instytutem imienia księdza Franciszka Blachnickiego, bo jest też przewodniczącym Rady Instytutu księdza Blachnickiego. Jeśli chodzi o samą tą ankietę retrospektywną, o której skończyłem. No oczywiście ci ministranci pisali, że tam niewiele pamiętałem z tych rekolekcji, tak, że jakieś przykłady podawali jedynie. Ale najlepsze były odpowiedzi, najciekawsze były odpowiedzi na pytanie, co im towarzyszy do dziś, tak. No i tu się okazywało, że jeden pisał, że nie pije alkoholu do tej pory. Inny, że codziennie rano całuje medalik, jak wstanie, modli się. Jeszcze inny, że zawsze zachodzi do kościoła, idąc do pracy. Czyli były pewne praktyki, pewien styl życia, który zapoczątkowały te oazy. No i to oczywiście, jakbyśmy sobie wyobrazili statek, tak, no to jak on stanął po tej krucjacie wstrzemięźliwości, likwidacji tej krucjaty, to w tym momencie złapał wiatr w żagle. Ponieważ ksiądz Franciszek Blachnicki zdobył, można powiedzieć, potwierdzenie, tak, w tych ankietach, że metoda, którą zainicjował, jest skuteczna i że warto nią kształtować kolejnych ludzi i że warto ją kontynuować. W latach 60. Wiemy, że był Sobór Watykański II. W ogóle Kościół, to też parę słów, jak już jestem historykiem, tak, to coś mogę też opowiedzieć. To bardzo ciekawa historia. Wiele mitów narosło wokół sprawy kondycji Kościoła w XX wieku. Zasadniczo ludzie od Kościoła zaczęli masowo odchodzić po II wojnie światowej na zachodzie Europy. Z różnych względów. Ta masowa laicyzacja miała naprawdę bardzo wiele przyczyn. Ja będę uogólniał i będę podawał najbardziej masowe kierunki, tak, tendencje. Pierwsza tendencja jest taka, że był to ogólny kryzys chrześcijaństwa po II wojnie światowej. Nazistowskie Niemcy, pragnę przypomnieć, że było to państwo chrześcijańskie. Czy katolickie, czy protestanckie, to ci ludzie chodzili do Kościoła. Oni mordowali Żydów, Polaków i innych, kiedy przyjeżdżali na przepustki, szli przykładnie do kościoła, tak? Jeśli prześledzimy biogramy jakichś, prawda, zbrodniarzy, to bardzo często byli ludzie, którzy tam, prawda, jak Rudolf Hess, służyli do mszy świętej, byli wychowywani na księdza, mieli być księdzem, tak? Wychowywani w takim bardzo ściśle katolickim towarzystwie. Ojciec wychowywał Rudolfa Hessa na przyszłego misjonarza, może w Afryce, a sam został potem ten Rudolf Hess, jak wiemy, komendantem, pierwszym obozem, komendantem obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Także no, kryzys po II wojnie światowej tego chrześcijaństwa, zarówno w Niemczech, jak też we Włoszech, bo wiemy, że Włochy były państwem faszystowskim w czasie wojny za Duce, ale również Francji. Nie wszyscy mają świadomość, że Francja walczyła w czasie II wojny światowej z Niemcami, ale tak, do roku 40, do maja 40 roku z Niemcami, to znaczy przeciwko Niemcom. Ale od czerwca 40 roku to również z Niemcami, ale ramię w ramię, tak? To znaczy, że państwo francuskie na czele z marszałkiem Philippe Pétain, bohaterem z czasów I wojny światowej, weszło we współpracę dalej z Niemcami. To nie jest tak, że zasadniczo Francuzi byli jednak przeciwni. No nie, Francuzi właśnie byli za. Wszystkie kolonie francuskie pracowały na rzecz nazistowskich Niemiec w czasie II wojny światowej, od tego momentu. Nawet doszło do takiej konfrontacji, kiedy Anglicy zażądali od Francuzów oddania francuskiej Afryki Zachodniej, to Francuzi czekali na pomoc ze strony Niemiec i Anglicy rozpoczęli wojnę z Francuzami, tak? O te kolonie francuskie w Afryce. I ostatecznie dopiero w 43 roku, drugim roku zostały te kolonie zajęte. Więc również mamy kryzys, tak? Bo państwo faszystowskie, zarówno Włochy, jak też Francja, stawiały chociażby na rodzinę, na ojczyznę, tak? Czyli pewne tradycyjne wartości. I potem ci rodzice, tak? Potem mamy Finlandię, mamy Norwegię, no, kraje współpracujące z Niemcami, Danię. No więc tutaj po prostu tej kolaboracji masa, tak? I ci rodzice, którzy no, tworzyli tą wojnę, tak? Wydawali Żydów na przykład na pewną śmierć. Oni potem wychowywali do tradycyjnych wartości swoje dzieci. No i te dzieci, jak to młodzież, tak? Mówi w pewnym momencie, sprawdzam, to znaczy, że w pewnym momencie zaczyna kontestować. Rodzice, dziadkowie nie byli w stanie obronić wartości, w których chcieli wychować swoje dzieci, bo te wartości nie uchroniły ich samych od tragedii, jaką zgotowali tak naprawdę innym.
Zupełnie inną historię mamy chociażby w Polsce. W Polsce nigdy nie mieliśmy buntu młodzieży przeciwko swoim rodzicom albo dziadkom. Nigdy, nigdy w dziejach Polski nie było buntu młodzieży, masowego buntu młodzieży przeciwko rodzicom i dziadkom. W 68 roku przeciwko władzy ludowej, no ale nie przeciwko rodzicom i dziadkom, tak? Bowiem ci rodzice i dziadkowie oddawali swoje życie, oddawali wszystko, co najcenniejsze, za wartości, w które wierzyli. Nie mówili jednego, a nie robili drugiego za granicą na przykład, albo nie wiem, na misjach wojskowych, albo na wyjeździe, tak? To tak nie było. Wobec tego, nawet jeśli brakowało ojca w rodzinie, to syn był wychowany w micie tego ojca, który walczył w powstaniu i na przykład zginął, albo został gdzieś zesłany na katorgę, albo coś innego, tak? Więc nawet jeśli ten ojciec fizycznie nie był obecny, to można powiedzieć, odgrywał jeszcze większą rolę, bo brak jego obecności, ale legenda wokół tego ojca miała jeszcze większe znaczenie. I w takiej idei byli wychowani Polacy na przykład. Zupełnie w innej byli wychowani ci, którzy kształtowali się właśnie w Europie na Zachodzie. I po II wojnie światowej mamy masową laicyzację. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście tendencja marksistowska. Ponieważ ile faszyzm, nazizm stawiał na państwo, naród jako podstawę, o tyle marksizm, prześladowany oczywiście przez faszystów i nazistów, bo to była skrajność, tak? Marksizm internacjonalny, faszyzm taki typowo narodowy, tak? Więc była to jednak pewna skrajność. To po II wojnie światowej ten marksizm miał duże powodzenie. Komuniści prześladowani przez faszystów, tak? Jako można by powiedzieć tutaj tacy uciemiężeni, ofiary wręcz można powiedzieć tych totalitaryzmów. Druga rzecz to taka, że wielu marksistów doszło do przekonania, że nie należy zaczynać od rewolucji. Od rewolucji proletariackiej, tylko należy zacząć od kroku następnego, tak? I dopiero potem dojść do idei pewnych marksistowskich. A krok następny, wiemy dobrze, że tak było w każdym kraju marksistowskim, w Związku Radzieckim najpierw był pierwszy plan pięcioletni, tak? Industrializacja i kolektywizacja, ale kolejne to były czystki. W latach 30. Stalin wszystkich przenosił z miejsca na miejsce, aresztował kogo chciał, wychowywał nowe pokolenie. W Chinach było identycznie, tak? Najpierw mamy wielki skok, czyli wszędzie, prawda, przemysł tworzymy, a potem była rewolucja kulturowa, no tak zostało nazwane, tak? Chodziło o to, żeby budować nowe społeczeństwo, tak? W oderwaniu od tradycyjnych idei i wartości. I na zachodzie Europy chciano wprowadzić, może być ten drugi krok od razu, tak? Czyli wybudowanie nowego społeczeństwa, czyli zakontestowanie wszystkiego, co dotychczasowe. Do tego świetnie pasowała młodzież, która nagle zaczęła, prawda, kontestować kwestie rodziny, narodu, pacyfizm, tak, jakieś ruchy hipisowskie, no wszystko skrajnie, tak, czyli jak rodzice i dziadkowie mówili tak, to my zupełnie na odwrót, o 180 stopni, prawda, to odwracam. I ten ruch rzeczywiście zdobywał ogromne, można by powiedzieć, takie rzesze. Kościół sam w sobie no, w latach 50. wyglądał jak skansen, bo jak się wchodziło do kościoła, to on wyglądał tak samo jak w wieku 17 czy 18, tak? Nabożeństwa pewne, styl śpiewu, tak? Msza święta trydencka, tyłem do wiernych, po łacinie, w szepcie, wierni sobie, ksiądz sobie. To wszystko wyglądało tak jak w wiekach poprzednich, a społeczeństwo się zmieniło, tak? Żyło zupełnie inaczej. Kościół nie bardzo wiedział, jak w tym wszystkim się zachować. Od 1939 roku kościołem dowodził papież Pius XII. Zmarł w 1958 roku i ojcowie soborowi nie wiedzieli, jak to dalej, prawda, w którym kierunku kościół powinien podążyć. Wybrali w takim razie starca, 70-letniego kardynała, patriarchę Wenecji, który przyjął imię Jana XXIII, wiadomo było, że długo nie będzie trwał jego pontyfikat, no stwierdzono zasadniczo, że potem się będziemy martwić, tak? Ale tych parę lat jakoś tutaj przetrwamy. No i Jan XXIII okazał się rewolucjonistą w kościele, jeśli tak to nazwać, ponieważ powiedział, że widział kościół zupełnie inaczej niż Pius XII i jego poprzednicy, nie jako twierdzę oblężoną, tak, my się tu bronimy, wszędzie zakusy, złego, tak, bronimy, co jeszcze mamy, tylko mówi, otwieramy szeroko drzwi Chrystusowi, tak? Kościół należy przewietrzyć, zrobić przeciąg, tak, w tym kościele. Zwołał Sobór Watykański II, już nie tak jak Pius XII, nie pytał się kurii, nie zastanawiał się 4 razy, tylko po prostu rozpisał, będzie Sobór, tak? Ten Sobór rozpoczął obrady w 1962 roku i automatycznie nadał 3 kierunki nowe, tak? Konstytucja o liturgii, wracamy do starożytnej liturgii, można powiedzieć, rezygnujemy z tego, co powtarzalne w liturgii, tworzymy liturgię na wzór starożytny, ale jednocześnie też otwartą na współczesne funkcjonowanie ludzi. Kolejny kierunek to ekumenizm, jak do tej pory Kościół był obrażony na wszystkich, którzy odeszli od Kościoła, to teraz stał się pionierem ekumenizmu. No i trzeci kierunek, oczywiście zaangażowanie Kościoła w życie społeczne, tak? Konstytucja Gaudium et Spes o Kościele w świecie współczesnym. Te 3 kierunki potem będą podejmować kolejni papieże, bo wiemy, że Jan XXIII umrze w czasie Soboru, ale Paweł VI, mimo że nie musiał tego robić, dokończył Sobór w 65 roku,
a kolejny papież wybrany w 78 roku na znak tego, że będzie kontynuował dzieło soborowe Jana i Pawła, przyjął imię Jan Paweł, no ale po miesiącu czasu, jak wiemy, wziął środki nasenne, niestety nie wstał. To dało też wiele do myślenia ojcom soborowym. Uznali, że Pan Bóg chce im coś powiedzieć i odważyli się wybrać człowieka zupełnie z innej dla nich cywilizacji, tak? Bowiem z grupy państw komunistycznych, Słowianina, pierwszego wybranego z tego terenu, czyli kardynała Wojtyłę, tak? I który przyjął imię Jana Pawła II, poczuł się tym, który będzie właśnie wprowadzał te reformy soborowe na tych trzech kierunkach. Właśnie reformy liturgicznej, konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, czyli zaangażowanie świeckich w życie społeczne oraz ekumenizmu. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ dokładnie te trzy kierunki będzie prezentował Ruch Światło Życie w Polsce, o czym zaraz powiem, bowiem ksiądz Franciszek Blachnicki sprawnie, szybko zrozumiał ideę, które zaszczepił Sobór i kierunki, które nadał właśnie Sobór Watykański II. Ksiądz Franciszek Blachnicki obronił pracę doktorską, został profesorem, to znaczy właściwie nie został, bowiem w 73 obronił kolokwium habilitacyjne, KUL nadał mu tytuł habilitacji, ale Urząd do Spraw Wyznań zakwestionował tą habilitację, nie podając przyczyny, a KUL się nie wstawił za księdzem Franciszkiem Blachnickim. Ksiądz Blachnicki w odpowiedzi na to w połowie lat 70. na znak protestu zrezygnował z pracy na KUL-u, bowiem KUL zaczął mu wypłacać pieniądze według doktora, tak, mimo że wcześniej nadał mu habilitowanego. Nie chodziło o pieniądze, bo ksiądz Blachnicki i tak te pieniądze przez ostatnie dwa lata pracy na KUL-u przekazywał na Towarzystwo Przyjaciół KUL, ale chodziło o to, żeby nie było takiej sytuacji, że władze państwowe, prawda, mogą robić co chcą, mimo że uniwersytet, mając pewną autonomię, nadał mu stopień habilitowany, a KUL potem tego jednak nie respektował słowa raz danego. W latach 60. ksiądz Blachnicki tworzy oazy na bazie oaz dzieci bożych, tworzy oazy dla dziewcząt, dla chłopców, czyli dla młodzieży żeńskiej, męskiej, ale również dla kleryków, dla księży, nawet tworzy oazy dla organistów, dla katechetów, dla nauczycieli i dla proboszczów. Także różnego rodzaju formy rekolekcyjne. Pod koniec lat 60. z tej idei oazowej, czyli z tych rekolekcji letnich, powstaje ruch. Całościowy ruch, bowiem praca nie przebiega już tylko na rekolekcjach letnich, ale również w ciągu roku. I w 69 roku powstaje Ruch Żywego Kościoła. Taka była pierwsza nazwa Ruchu Światło-Życie. Oczywiście wszyscy zarzucali nagle tak, że tutaj ksiądz Blachnicki mówi, że Kościół jest martwy. On jeden, prawda, prowadzi Ruch Żywego Kościoła. Oczywiście nie o to chodziło. Ksiądz Blachnicki mówił, że te słowa poznaje za Pawłem VI, papieżem, a Paweł VI za świętym Pawłem. Trzeba otworzyć tylko Ewangelię i tam jest wszystko, przepraszam, Pismo Święte, Nowy Testament, jest wszystko napisane. Nie o to mu chodziło, ale zawsze jacyś oponenci się oczywiście znajdą. Ten ruch oazowy bardzo szybko przyciągnął swoją formą bardzo wielu ludzi. Od 73 roku również ksiądz Blachnicki stworzył pewną formę dla rodzin. Ksiądz Blachnicki był bardzo nowoczesnym człowiekiem, bo niektórzy to robią w ten sposób, czynią to, że prawda, biodolą, że już młodzież nie chodzi na majówki, kiedyś tak pięknie chodziła, teraz nie chodzi, nie chodzi na gorzkie żale, kiedyś było tak pięknie, teraz nie chodzi. A ja się pytam, a kiedy powstały majówki, tak? A kiedy powstały gorzkie żale? Bo z tego, co się orientuję, to gorzkie żale powstały mniej więcej w baroku, tak? To jest wiek XVIII. One średnio przystawały do mentalności współczesnej młodzieży, tak? Śpiewać do głowy, prawda, Jezusa, która cierpi, no może to nie być w stylu współczesnej młodzieży. Nie od razu też Kościół posługiwał się gorzkimi żalami, no przez 18 wieków żył jednak bez gorzkich żali, tak? Były inne formy, po prostu każdy czas ma coś swojego. Na przykład jeszcze parę lat temu nie było ekstremalnej drogi krzyżowej, a teraz się okazuje, że co roku ta ekstremalna droga krzyżowa, tysiące ludzi, tak, idą po nocy kilkadziesiąt kilometrów modląc się i zastanawiając się nad własnym życiem. Coś, czego jeszcze parę lat temu nie znaliśmy. Po prostu wchodzą nowe formy. Jeśli te formy odpowiadają mentalności współczesnego człowieka i odpowiadają zasadniczo temu, co naucza Kościół, tak, czyli pewnej nauce, czyli tradycji pisanej przez wielką literę Kościoła, to świetnie, że się nadal rozwijamy. Przecież nie od razu wprowadzono organy do Kościoła, tak? Jakoś przez 15 wieków Kościół funkcjonował bez organów. A tu mi biadolą, że nie można gitarą basową grać na mszy świętej, tak? No bo tylko organy, tak?
No to ja się pytam, to jak organy weszły do kościoła, ponieważ też kiedyś ktoś musiał to zainicjować. Za czasów księdza Blachnickiego były msze bitowe, normalnie słucham sobie w archiwum, tak, perkusja, gitara basowa, tak, inna elektryczna, idzie ksiądz Blachnicki i celebruje mszę świętą, przewodniczy tej mszy świętej, bo młodzież prezentowała nieco inny styl, tak, i ten styl mogła zaangażować w oazie. To byli naprawdę bardzo wierzący ludzie. Część z nich, jak na przykład arcybiskup Michalik, tak, się są bardzo rozpoznawalnymi osobami. Inni, tu będzie można zobaczyć na jednym ze zdjęć naszego arcybiskupa Ziółka, tak. No naprawdę wielu, wielu ludzi, którzy dzisiaj odgrywa rolę kluczową w Kościele, czy nawet w państwie, nawracało się właśnie w oazach poprzez między innymi tą formę, bo to była forma im bliska, tak. Oni czuli, że to jest ich, a jednocześnie jest czymś, co prezentuje bardzo głębokie wartości, te najgłębsze wartości chrześcijańskie. Ksiądz Blachnicki na początku lat 70. dzięki księdzu Chowańcowi mógł się poznać z kardynałem Wojtyłą i zapisał sobie w swoim dzienniku, że trzeba podpiąć oazy, trzeba się podpiąć oazy, podpiąć pod kardynała Wojtyłę. Pamiętam, jak to dokładnie sformułował, ale na pewno było podpiąć się. Od razu zrozumiał, że kardynał Wojtyła jest tym człowiekiem, który nadaje na tych samych falach. W episkopacie, który myślał dawnymi kategoriami, tak, właśnie rozdzierał szaty w tym czasie nad tym, że to już nie jest tak jak dawniej, tak, i trzeba ciągle wracać i bronić tego, co dawniej, kardynał Wojtyła widział to zupełnie inaczej. Kardynał Wojtyła, który bardzo szybko zaangażował się w oazy, tutaj widzimy w drodze na Błyszcz, obok widzimy, przepraszam, księdza Stanisława, zapomniałem nazwiska, Dziwisza, ja wszystkiego nie powiem, księdza Stanisława Dziwisza, bardzo szybko, można by powiedzieć, odnalazł w oazach to, co jak nazwał, było przełożeniem Soboru Watykańskiego II na pewne życie praktyczne. Tak też powiedział do oaz kardynał Wojtyła. Czyli on wprost widział to zaangażowanie liturgiczne, to otwarcie na świat, ale również zaangażowanie ekumeniczne, bowiem w drugiej połowie lat 70. ksiądz Blachnicki, mimo też biadolenia wszystkich dookoła, prawda, że infiltruje kościół katolicki protestantyzmem i tak dalej, wprowadził bardzo chętnie do oaz ruch protestancki, ruch Agape, który uczył oazy zupełnie innego stylu życia z Jezusem, uczył o czterech prawach życia duchowego, które stał się podstawą pierwszego etapu programu ewangelizacyjnego w ruchu Światło Życie. Ruch Agape to byli ludzie ze Stanów Zjednoczonych, młodzi ludzie, przyjeżdżali ubrani po amerykańsku, tak, imponowali niesłychanie młodzieży, bowiem Zagierka utrzymywano, że tylko ludzie starsi, tak, wierzą, że to jest coś tradycyjnego. Próbowano zainicjować pewną tendencję, która była na Zachodzie, tak, że ten kościół, no to już umiera, tak, tylko starcy, tylko, prawda, jacyś tam dewoci. No i teraz się okazywało, że przyjeżdżali młodzi ludzie do Krościenka czy do innych miejsc, tak, wyluzowani, amerykańscy, mówili językiem angielskim, nie znali polskiego, tłumacz był do tego potrzebny, młodzież się po prostu wyrywała, żeby tłumaczyć, tak, która znała angielski. Taka pani, która studiowała wtedy, znaczy dziewczyna młoda, która studiowała, Jola Szpilarewicz, która studiowała anglistykę, bardzo chętnie podejmowała te tłumaczenia. Potem tak się zaangażowała, że weszła do Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, czyli do takiej wspólnoty konsekrowanej. Obecnie jest odpowiedzialną główną Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła właśnie dowodząc, można powiedzieć, tym instytutem. Inny człowiek, taki Marek Nowicki, który również, prawda, bardzo chętnie jeździł na rekolekcje i również się angażował w te spotkanie z ruchem Agape. To jest obecnie taki dziennikarz w TVN-ie, który prowadzi takie audycje o zdrowiu, a przyjeżdża do nas od paru lat i siedzi całymi godzinami, wręcz nocami. Ostatnio wychodziłem ze Sławinka o godzinie 21.30 z Centrum Oazowego. To Marek Nowicki jeszcze siedział, zarzucony kasetami magnetofonowymi, pamierami. To wszystko przesłuchuje, jak to było z tą odnową charyzmatyczną. I pisze historię ruchu charyzmatycznego, który tworzył się właśnie w ramach ruchu oazowego. Człowiek, który do tej pory jest zaangażowany oczywiście w życie Kościoła. No tacy ludzie wtedy właśnie zdobywali pierwsze doświadczenia, pierwsze spotkanie właśnie z tymi Amerykanami. Ci Amerykanie mówili w bardzo ciekawy sposób, bowiem jak słuchamy pierwszych świadectw, oazowiczów, tak, z pierwszych lat, to oni mówią tak, najczęściej otwierają kartkę na koniec oazy i mówią: dziękuję księdzu proboszczowi, paniom kucharkom, animatorom, że mogłem tutaj być, tak, że mogłem tutaj przyjechać, nie chciałem, ale przyjechałem i tak dalej. Okazało się, że ci, którzy przyjeżdżali ze Stanów, ci, prawda, agapowcy, oni mówili tak, że dotknął mnie Jezus, tak, w pewnym momencie poczułem, tak, że On jest ze mną, od tej pory chodzi zarazem ze mną, wszystkie plany układam z Nim, tak, jak mi jest ciężko i źle, to się do Niego modlę, rozmawiam z Nim.
mówili zupełnie innym językiem. To było coś, czego nie znaliśmy. I co się okazuje? Słuchamy teraz świadectw z lat 80. Azowiczów i mówią tak samo jak ci z Agape. Ten styl został bardzo szybko zaszczepiony, tak? My nie wiemy nawet skąd to się wzięło, tak? Jak to się dzieje, że mówimy innym językiem niż nasi dziadkowie, tak? Że nie modlimy się z książeczki pierwszokomunijnej, tak? Do końca naszego życia. Że mamy zupełnie inny styl. No między innymi zawdzięczamy to też ruchowi Agape, który bardzo szybko, ten nowoczesny styl, pewnego przeżywania własnej wiary, osobowo, tak? W pewien żywy sposób przynieśli do Kościoła rzymskokatolickiego. Kiedy przyjechały pierwsze tiry z darami do Polski, z darami żywnościowymi, z Norwegii, to Norwegowie sobie wyobrażali, że Kościół katolicki to właśnie taki skansen, tak? Że ta młodzież to gdzieś tam pacierze jedzie, prawda, na kolanach, powycierane spodnie i te różańce, prawda, i tyle. A oni ich witali gitarą i śpiewem, prawda, bądź pozdrowiony gościu nasz, kwiatami, śpiewali, tańczyli. No, takie gadzinówki właściwie norweskie, takie typu tam Fakt czy Super Express, kolorowe gazety, prawda, jakieś na pierwszych stronach o Kościele rzymskokatolickim, tak, ksiądz Blachnicki, Azowicze, to wszystko w środku, takie rozkładówki, prawda, wielkie, świetne zdjęcia, informacje o tym wszystkim. Także rzeczywiście, no, dla nich to było niesamowite spotkanie z żywym Kościołem. Takie były oazy i to wszystko oczywiście bardzo szybko poznał i rozpowszechnił potem właśnie kardynał Wojtyła, który stał się nie tylko przyjacielem księdza Franciszka Blachnickiego, ale również przyjacielem oaz, bardzo chętnie te oazy odwiedzał, jak przyjeżdżał na oazy. Potrafił, słuchajcie, w czasie godziny świadectw siedzieć i słuchać godzinę i 15 minut, siedział i słuchał młodzieży, tak? I na koniec mówił 4 minuty. No, nam bardzo szkoda, bo byśmy chcieli teraz wydrukować, co kardynał Wojtyła mówił do oaz i tak dalej. A on właściwie chętnie słuchał tej młodzieży, bo dla niego to było coś fascynującego, że ludzie przeżywają, tak, swoje spotkanie z Jezusem Chrystusem. Tutaj takie ciekawe też spotkanie, muszę zobaczyć w Krościenku, nowa, przepraszam, stołówka, jeszcze brak tych ilustracji, ale już te pierwsze hasła, które stały się podstawą programu oazowego. Światło życie, czyli że światło przenika nasze życie i że jak światło będzie przenikać nasze życie, to będzie nowy człowiek, który będzie żył nieco inaczej albo znacznie inaczej niż stary człowiek, a jak ten nowy człowiek spotka się wraz z innymi nowymi ludźmi, tak, to stworzy nową wspólnotę. A jak będzie nowa wspólnota, to będzie promieniowała dalej i z tego wszystkiego będzie nowa kultura, tak? I o to właśnie chodziło w oazie. My to znamy, to są te cztery podstawowe zasady, które są omawiane na oazie rekolekcyjnej diakonicz, na oazie rekolekcyjnej animatorów rodzin pierwszego stopnia właśnie. Światło życie, nowy człowiek, nowa wspólnota, nowa kultura. I w ten sposób rzeczywiście zmieniał się pewien styl. Proszę sobie wyobrazić, jakieś obliczałem, ostatnio rozmawiałem o tym z moderatorem generalnym, ile ludzi przeszło przez oazy, tak? To jest trudne do obliczenia. Mam kolegę, który się podjął, że to zrobi fachowo. Na razie tak pi razy oko na podstawie moich obliczeń niefachowych. Na pewno grubo ponad 1 000 000 ludzi przeszło przez oazy w Polsce, tak? To nie bagatela, proszę Państwa. W różnych miejscach się spotykamy z tego typu ludźmi. Ci ludzie mają zupełnie inny punkt odniesienia Kościoła. Kościół to nie dla nich oni, nie biskupi, tak? Coraz częściej katolicy w Polsce mówią, że Kościół to wspólnota. Proszę zobaczyć na różne badania Kościoła, tak? Naprawdę duża grupa ludzi traktuje Kościół jako wspólnotę. Ci azowicze, którzy praktykowali namiot spotkania na pierwszym stopniu oazy, mogli nigdy więcej nie pojechać na oazę, tak? Oni już do końca życia będą potrafili się modlić w sposób naturalny. Będą potrafili rozmawiać z Bogiem, a nie odmawiać tylko pacierze, tak? Albo, nie wiem, prawda, modlić się do Bozi, czy nie wiem, paciorek zmówić na noc, tak? To jest zupełnie inna kondycja Kościoła. Coś, czego Palikot nie zrozumiał, tak? On tego nie złapał po prostu. On myślał, że to jest tak samo jak na Zachodzie, tak? No nie jest tak samo właśnie. Choćby dlatego, że mamy doświadczenie oaz, tak? Czyli mamy ogromną liczbę ludzi, która już inaczej będzie rozmawiała o Kościele, o pacierzu czy modlitwie, tak? O różnym układaniu swojego życia w pracy, tak? Ci ludzie nie będą się afiszować, słuchaj, no a ja byłem w oazie, tu mam legitymację czy coś. Nie, oni po prostu będą mówili innym językiem, tak? I już ten język wystarczy, że w tym środowisku będzie zupełnie inna kształtowała się opinia. W latach 70. musiałbym to sprawdzić, nie pamiętam, ale aborcja była powszechna w Polsce. Nie pamiętam, ile kobiet, kurczę, nie wiem, czy nie ze 40% dokonywało aborcji wszystkich, które rodziły, tak? To były po prostu jakieś liczby, słuchajcie, horrendalne, tak? Mam to w tej historii domowego kościoła, nie mogłem uwierzyć. Sprawdzałem to, czy na pewno, no ale to był fachowy artykuł, tak? Chodzi o to, że dzisiaj mamy zupełnie inne podejście do kwestii, tak? Mamy owszem ruchy również obrony życia, mam pewną świadomość, ale ci ludzie skądś się brali, tak?
przede wszystkim, można powiedzieć, takim masowym ruchem, jednocześnie elitarnym był właśnie ruch światło, że nie ma w ogóle drugiego takiego ruchu w tej części Europy, ale prawdopodobnie również w Kościele. Tak masowego, jednocześnie tak elitarnego, ponieważ ruch Światło-Życie stawia wysokie wymagania. Abyś mógł pójść na następny stopień, no musisz spełnić pewne zasady, tak? Czyli są stawiane przed tobą pewne wyzwania. Na przykład przyjmujesz 10 drogowskazów ku dojrzałości chrześcijańskiej. Że żyjesz z Jezusem, prawda, na wzór niepokalanej, że postępujesz w Duchu Świętym, że modlisz się namiotem spotkania, że kształtujesz się w małej wspólnocie Kościoła, czyli chodzisz na spotkania, tak? Że dajesz świadectwo, że uczestniczysz w liturgii w sposób żywotny, tak? Czyli na przykład służysz do tej mszy świętej, że dajesz świadectwo, że nie pijesz alkoholu i nie palisz tytoniu, tak? Że pomagasz innym bezinteresownie, czyli jesteś gotowy do diakonii, do służby, co inni chcieli nazwać u nas wolontariatem i w ogóle nie wiadomo co i tak dalej, albo że nie animatorzy, tylko liderzy. Nie, u nas są animatorzy, bo oni mają animować, nie liderować, prawda? Oni mają animować, a wszyscy mają, można by powiedzieć, równy, podmiotowy udział w tym, co się dzieje. Tak samo jak nie chodzi oczywiście o to, żeby to był wolontariat, tylko żeby to była bezinteresowna służba, bo naszym wzorem jest Jezus Chrystus, a On był Christos Diakonos, a nie Christos Voluntarius, prawda? Więc jest tutaj pewna różnica i tutaj trzeba o pewnych sprawach pamiętać. W 1973 roku kardynał Wojtyła oddał ruch Światło-Życie na własność niepokalanej. To bardzo ważny moment. W tym momencie uczestniczył również Luigi Giussani, twórca ruchu Comunione Liberazione. Od początku ruch Światło-Życie współpracował z innymi ruchami. To ruch Światło-Życie tworzył pierwszy Międzynarodowy Kongres Ruchów Odnowy w Kościele w roku 1980, między innymi właśnie z Comunione Liberazione. Tutaj jest Giussani z tej strony stoi, jeśli ktoś miał do czynienia z ruchem Comunione Liberazione, bo ja nieraz słyszę w ruchu Światło-Życie, że się podśmiewujemy z jakiegoś innego ruchu, my to jesteśmy, nie, a tamci to tak trochę nie bardzo. No to już w ogóle nie tylko oazowe, ale i nie kościelne, to w ogóle, prawda, nie ma racji bytu, ponieważ są różne charyzmaty i ruch Światło-Życie ma pewien charyzmat, ale niekoniecznie, prawda, go wyczerpuje w Kościele, tak, są też inne ruchy i inne drogi i oczywiście każdy taką drogę swoją odnajduje. Tutaj mamy ten akt poświęcenia, o jeszcze kardynał Wojtyła nad tym wszystkim zamyślony. I pewna piękna ilustracja to fragment z wystawy, pierwszej wystawy o ruch Światło-Życie, charyzmat Światło-Życie, służył odnowy Kościoła. Ostatnio mieliśmy taką wystawę też w Sejmie o księdzu Franciszku Blachnickim. Przez tydzień można było zobaczyć w telewizji, jak się politycy wypowiadali, to tam w tle, prawda, Franciszek Blachnicki nad tym wszystkim czuwał. Jeśli chodzi o tą ilustrację, jest przygotowana na podstawie rękopisu księdza Franciszka Blachnickiego. Mamy główny pień, oaza dzieci bożych i z tego pnia wyrastają poszczególne, prawda, tutaj gałęzie, poszczególne oazy. Oaza dzieci bożych drugiego stopnia, oaza ewangelizacyjna, oaza nowego życia pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, alumni, kapłani, osoby zakonne i katechetki, studenci, młodzież pracująca, ksiądz Franciszek Blachnicki planował również oazy dla narzeczonych. Nie dokończył tego programu, ale jest taka próba podejmowana. Oazy rodzin, kurs oazowy dla animatorów, oazy rodzin animatorów ruchu, oazy rodzin animatorów ewangelizacji, oaza rekolekcyjna diakonii wyzwolenia. To jest pewna kondycja, stan ruchu Światło-Życie na rok 79, tak? Więc jeszcze pewne formy powstawały wtedy i były dokańczane jeszcze przez księdza Franciszka Blachnickiego nawet w Karlsbergu. Dynamika ruchu oazowego, proszę zobaczyć, niesamowita dynamika, to najbardziej tworzyło Służbę Bezpieczeństwa. Oni nie wiedzieli, co robić, oni nie byli w stanie odwrócić tendencji, tak? Każdy rok przynosił dla nich kolejną porażkę. Oni oczywiście pisali w dokumentach, jakbyśmy poczytali Służbę Bezpieczeństwa, dokumenty esbeckie, to nie odnoszą same sukcesy, bo to wygląda tak. Oni piszą, że na przykład wykryto, nie wiem, przypuśćmy, 150 punktów oazowych na Podhalu, z czego rozwiązano 148 oaz. No sukcesy po prostu, do medali, do premii, pierwsza klasa, tak? Jakby pisać historię ruchu oazowego na podstawie dokumentów esbeckich, to właściwie esbecja wszystko kontrolowała. Okazuje się, że zgoła było inaczej, bowiem faktycznie oni wykryli wiele punktów oazowych, wydano nakazy rozwiązania, ale żadna oaza się nie rozjechała, dlatego że ksiądz Franciszek Blachnicki wskazywał, aby odwoływać się, tak, czyli pisać, że to jest zaszło nieporozumienie, że to nie jest nielegalny obóz czy kolonia, jak nazywały to władze, tylko oaza rekolekcyjna, prowadzona z ramienia biskupa i tylko biskup może ją rozwiązać. Kiedy przychodziła kolejna odpowiedź z urzędu, to już minęło 15 dni i było po oazie. Także w rzeczywistości wyglądało to zupełnie inaczej, tak, niż esbecja o tym pisała. Stąd niektórzy historycy popadają w pewną pułapkę.
jak chcemy pisać historię ruchu azowego, ruchu Solidarności, tak, tego, co się działo w PRL-u, na podstawie dokumentacji Służby Bezpieczeństwa, to musimy założyć, że oni mają same sukcesy, naprawdę, oni porażek nie odnoszą. Natomiast my wiemy dobrze, że część ludzi po prostu, mimo że dostawała za to baty, była zwalniana z prac, bardzo często odsiadywała swoje wyroki, to traktowała to jednak w sposób zabawny, tak bym powiedział. Na pewno nie traktowała tego tak, jak nazywała to wszystko Służba Bezpieczeństwa. Proszę spojrzeć na pierwsze dni wspólnoty, organizowane jeszcze na Górze Błysz, zanim wybudowano Wieczernik. No nawet dzisiaj myślę, że taka oaza robiłaby wrażenie. Tam w takich okularach stoi przyszły biskup Ziółek, tutaj po mojej prawej stronie, tutaj, prawda, z tej strony, jak ktoś rozpozna, również brał udział w tego typu spotkaniach. Proszę spojrzeć, jak są ustawieni wierni. Oni stoją dookoła tutaj tego dnia wspólnoty. Tam są też miejscowi z gór, tak, też ich zapraszano. Czyli mamy taką eklezjalność, nie tak, że teatr jednego aktora, tak, jak w tradycyjnych kościołach, tylko kurtyna się powinna jeszcze podnieść, zasłonić, tylko wszyscy wokół ołtarza, tak, czyli mają poczucie pewnej wspólnotowości. O, ja tu będę miał myszkę, może nawet złapię. To sobie przyłożę. O, nie, nie złapię. Nie potrafię tego zrobić. Ja nie umiem. Tak będę działać. Mam oczywiście wodę na agapę, chleb tutaj, proszę spojrzeć, jak pięknie to wszystko przenoszone. Spotkania też tutaj między innymi z Komunią Liberacyjną. Te wszystkie wypowiedzi, one są nagrane, one do tej pory się znajdują w archiwum głównym Ruchu Światło Życie. My je digitalizujemy, czyli noszono nawet takie małe szpulowce na pasku, na baterie, to wszystko rejestrowano. Ksiądz Franciszek Blachnicki o to wszystko dbał, dlatego cieszę się, jeśli są różnego rodzaju spotkania oazowe rejestrowane, bowiem każda wspólnota oazowa, pierwsza wspólnota oazowa prowadziła swoją kronikę. Wszystkie wspólnoty ministranckie, które ksiądz Blachnicki prowadził w latach 50. miały swoją kronikę. Wszystkie oazy rekolekcyjne w latach 60. miały własne kroniki. Wszystkie pierwsze oazy w latach 70. miały własne kroniki. Wszystkie pierwsze oazy wspólnoty w diecezjach miały swoje własne kroniki. Te kroniki do tej pory są dla nas bardzo cenną informacją fotograficzną, informacyjną. Dzięki temu możemy poznać tych, którzy byli przed nami i wrócić do pewnych korzeni, zobaczyć skąd, prawda, mamy charyzmat Światło Życie. To już spotkanie oczywiście w Krościenku, tutaj mamy oazę matkę, proszę zwrócić uwagę, przepraszam, nie oazę matkę, tylko świecę matkę. Bardzo ciekawy sposób ten paskał zrobiony. W pierwszych latach wyglądało to tak, że ogarki ze świec oazowych przywożono do Krościenka, z nich wytapiano oazę, przepraszam, nie oazę, tylko świecę, tą wielką, czyli ten paskał, który był oczywiście paskałem w czasie Triduum Paskalnego, ale potem była to świeca matka, od której zapalano, od tego paskału właśnie, zapalano świecę oaz wielkich, od tych zapalano świece oaz średnich. I w ten sposób pokazywano też pewne życie z życia, także z tych ogarków potem właśnie była wytapiana ta wielka świeca. Pokażę jeszcze celebrę w kaplicy Dobrego Pasterza. Proszę zobaczyć, jak oni wszyscy pięknie są ustawieni. Przecież ksiądz Blachnicki nie ćwiczył z tymi księżmi wcześniej tak, jak oni mają to robić, ustawić się i tak dalej. Owszem, pewne rzeczy tłumaczono, ale proszę zobaczyć, jak oni poważnie traktowali to, w czym uczestniczyli. Myślę, że niekoniecznie z czasem jest tylko lepiej. Pierwsze oazy rodzin. Tutaj widzimy oczywiście na Jagiellońskiej księdza Franciszka Blachnickiego. Zaraz mamy tutaj też spotkanie z siostrą Jadwigą. Taka sielanka oazowa. Przyjmowanie oczywiście przez pierwsze pary zobowiązań i świecy. Ja czytałem te świadectwa. Tutaj pokażę, jak oni odchodzą z tą świecą. Opowiem wam ciekawe historie. Wiele z tych rodzin miało podobne przemyślenia na oazie. Stwierdzali w ten sposób, że oni nie będą więcej tej oazy robić, tam nie nadaje się do tego, to nie dla nich, nie? I potem niektóre z tych rodzin, czytałem takie świadectwa, bo to nie było jedno świadectwo, tylko parę takich świadectw, mieli dokładnie to samo przekonanie, to znaczy, kiedy dostali tą świecę do ręki, to w tym momencie wiedzieli, że oni będą tworzyć te oazy, że oni będą zakładać te kręgi. Ale dopiero w tym momencie, tak? My to często nazywamy w domowym kościele, że Pan Bóg, prawda, nie wybiera uzdolnionych, tylko uzdalnia wybranych. Coś w tym jest, że rzeczywiście człowiek się czuł, że nie ja, nie nadaje się, to nie dla mnie i tak dalej. I w tym momencie, tak? Mamy to działanie Ducha Świętego. Mi to tylko przypomina Wieczernik. To znaczy ci apostołowie zatworzeni, tak? Nie wiedząc, co robić, pozamykani przed Żydami i tak dalej. Nagle Duch Święty, tak,
otrzymują moc Ducha Świętego, oni idą na cały świat i oni wszystkich dookoła nauczają. Ten rybak, ten jakiś tam fizyczny, prawda? I oni się nie boją, oni nagle są, prawda, tutaj retorami, podejmują dyskusje, nauczają o Jezusie Chrystusie. No podobne rzeczy działo się w oazach, tak? To nie jest tak, że tylko 2000 lat temu działo się w Dziejach Apostolskich, tak? A teraz to już tak nijak. No niekoniecznie, tak? Bo jeśli ja czytam takie świadectwa, to są namacalne sprawy. Ci ludzie wracają z oaz i tworzą kolejne kręgi. Z niczego, można by powiedzieć, tak? Z formy, której wcześniej nikt nigdy nie znał, bo ksiądz Blachnicki wymyślił całkowicie nową, znaczy wprowadził całkowicie nową formę. Formę ruchu świeckich, ponieważ ruch domowego kościoła w ramach ruchu Światło-Życie został nazwany przez księdza Blachnickiego ruchem. Ruchem dlatego, że jest to ruch świeckich w kościele, tak? Jest to małżeńsko-rodzinny ruch domowego kościoła, tak? Małżeńsko-rodzinny, czyli nie tylko małżonkowie się formują jak w ekipie Notre Dame, ale również dzieci, czyli jak jadą małżonkowie z dziećmi na oazy, to dzieci również podejmują, jeśli są tam już starsze od pierwszej komunii świętej, podejmują formację w ramach formacji oazy dzieci bożych, albo obok w innych oazach rekolekcyjnych, albo na tych rekolekcjach. Nie tam bąki zbijają, czy zajmują się młodszymi dziećmi, tak? Jak to w niektórych oazach się praktykuje. Kiedyś nawet zacne osoby ze mną mówiły, że nigdy tak nie było, że one, te dzieci miały, prawda, formację oazy dzieci bożych. No, ze mną ciężko dyskutować, bo ja od razu wyjmuję dokumenty, prawda, z archiwum i pokazuję meldunki oaz lat księdza Franciszka Blachnickiego. Jest czarno na białym napisane, tak, że melduje moderator oazy z parą moderatorską, jak to wyglądało, tak, że dorośli mieli swoją formację, a tymczasem dzieci szły według formacji oazy dzieci bożych, tak. Mało tego, wyjmuję podręcznik księdza Blachnickiego, gdzie on pisze o tym, no, czarno na białym, tak, że w tym czasie odbywa się oaza dzieci bożych dla dzieci, tak, a starsze dzieci, młodzież jedzie do swoich oaz, tak? No tak było. Jak jest w praktyce, to ja wiem często, tak? Ale proszę nie mówić, że tam, prawda, ksiądz Blachnicki to nigdy mu się nie udało i tak dalej. Właśnie, że się udało i tak to rzeczywiście funkcjonowało. Meldunki w ogóle są ciekawe, bo na przykład kiedyś czytam ze studentami, oni tam porządkują meldunki, melduje się oaza z Łomnicy. Kto tam był, to wie, gdzie to jest, prawda? To nasze takie też miejsca łódzkie. Melduje się oaza w 78, oaza redemptorystów, moderatorem oczywiście ojciec Tadeusz Rydzyk, także i tego typu osobliwości też gdzieś tam w archiwum się znajdują. W 76 roku ruch oazowy przyjmuje nazwę Ruch Światło-Życie, można mówić oczywiście wymiennie Ruch Oazowy. Ksiądz Franciszek Blachnicki wprowadza nowy program formacyjny. Ten program formacyjny to oczywiście program deuterokatechumenalny, czyli mamy etap ewangelizacji, deuterokatechumenatu, czyli wtórnego katechumenatu, bo zostaliśmy ochrzczeni jako małe dzieci, i etap mistagogli, tak? I ten nowy program formacyjny wchodzi zarówno dla młodzieży, jak też dla studentów, młodzieży pracujących, dla dorosłych i dla oaz rodzin, tak? Zazem rodzin była ta inszość, jak to mówiła siostra Jadwiga, że oaza rodzin też miała swoją duchowość małżeńską, tak? Czyli obok duchowości małżeńskiej jeszcze podejmowano ten program właśnie stopniowalności. Pierwszy stopień, drugi stopień i trzeci stopień, ale z góry zakładano, że nie będzie to tak jak u młodzieży, że będzie ta stopniowalność co roku, tak? No bo mogą być małe dzieci, niemożliwość wyjazdu, ale zasadniczo drogę zachowano, tak? Czyli etap ewangelizacji, drogowskazów, deuterokatechumenatu i etap mistagogi. Z czasem, no, w oazie rodzin z tych drogowskazów zrezygnowano. Uznano, że to samo jest w duchowości małżeńskiej. Ale to już były rozwiązania podejmowane po czasach księdza Franciszka Blachnickiego, a nie w jego czasach. Potem niektórzy dali się zabić nawet, prawda, że tak było zawsze. No zawsze tak nie było, bo dokumenty też o czym innym świadczą, że jednak ksiądz Franciszek Blachnicki zadał te drogowskazy do domowego kościoła. Z nimi jest problem, bo na przykład ostatni drogowskaz wymaga abstynencji, tak, i niepalenia tytoniu. Natomiast ksiądz Blachnicki zakładał, że do oazy rodzin przychodzą ludzie dorośli i o ile papierosów nie wypada palić, ponieważ one wprost szkodzą zdrowiu, o tyle jeśli chodzi o alkohol, to nie ma nic złego w piciu alkoholu samego w sobie, tak? Oczywiście nie mówimy o pijaniu się, tak? Tylko o spożywaniu alkoholu, który umożliwia łatwe nawiązanie konwersacji albo, prawda, służy innym rozweseleniom. I zakładał, że ludzie nie od razu, tak? Dorośli ludzie zmienią swój styl życia, natomiast wychowywał do trzeźwości, do abstynencji, nawet do tego, aby od roku 79 włączano się do krucjaty wyzwolenia człowieka. Z czasem postawiono tę sprawę w ten sposób, że wypada, aby przynajmniej animator, tak, był w krucjacie wyzwolenia człowieka, no bo ciężko mu wychowywać do czegoś, czego sam nie prowadzi, tak, swoim życiem. Proszę spojrzeć, pierwsze dni wspólnoty już w Krościenku nad Dunajcem, w Wieczerniku, który został wybudowany w 79 roku, z myślą o tym, aby Jan Paweł II tam był.
Władze do tego nie dopuściły, uniemożliwiły, tak, żeby papież mógł przyjechać do Krościenka, to było niemożliwe. Natomiast rzeczywiście Wieczernik służył ruchowi azowemu, a papież i tak dopiął swego. W nieco inny sposób, można powiedzieć, bardziej jeszcze wartościowy dla ruchu azowego, dlatego że kiedy kardynał Wojtyła został papieżem, o wszystkim nie opowiem, o, tu jeszcze sieranka z oazy rodzin, proszę zobaczyć, jaka piękna. Tutaj diakonia środowisk pracy. O kurczę, o proszę zobaczyć, to rękopis księdza Blachnickiego, 25 numeru domowego kościoła, listu do rodzin. To pierwsze materiały też oazowe wydawane akurat dla rodzin. No i oczywiście Jan Paweł II z listem do wspólnot rodzinnych, tak, z listem domowy kościół, z siostrą Jadwigą Skudro, która była odpowiedzialna za centralną diakonię domowego kościoła. Kardynał Wojtyła, kiedy został papieżem, kiedy był w Nowym Targu, zaprosił oazy do siebie. Wcześniej jeszcze zaprosił na kolację księdza Franciszka Blachnickiego już w październiku 1978 roku i zapytał przy tej kolacji, no a co z oazami? I mówi, no to przyjedźcie do Castel Gandolfo, rozłożycie namioty, tak będziecie tu mieszkać, będzie oaza. No i potem ponowił tą propozycję, czy tą prośbę w Nowym Targu w 79 roku w czasie pierwszej pielgrzymki w czerwcu. Oazy nie mogły wyjechać, władze czyniły różnego rodzaju trudności, ostatecznie udało się zorganizować trzeci turnus. Oazy dotarły, odmeldowały się księdzu Dziwiszowi, a on mówi, że wreszcie, że papież na was czeka, tak, że nie mógł się doczekać. No i cóż się okazuje, że rzeczywiście papieżowi bardzo zależało na tych spotkaniach z różnych względów. Na pewno dlatego, że do tej pory zawsze towarzyszył oazom. Proszę zobaczyć to spotkanie z oazami już w Castel Gandolfo. Kardynał, przepraszam, Jan Paweł II kilkakrotnie spotkał się z oazami. Najciekawszym był Dzień Wspólnoty, ponieważ nie tylko spotkał się z oazami na mszy świętej, ale wieczorem odbył z nimi tradycyjny, pogodny wieczór. Tak? Śpiewano piosenki i siedziano przy ognisku. Takich rzeczy nie było. Nawet Jan XXIII czy Paweł VI nie siedzieli wieczorami z młodzieżą w Castel Gandolfo i nie palili ogniska, tak, i nie śpiewali piosenek. Takich rzeczy po prostu nie znano wcześniej. L'Osservatore Romano rozpisywało się następnego dnia jako sensacja. My przyzwyczailiśmy się do tego, że sensację wprowadza Franciszek, tak, ale już to, co robił Jan Paweł II, było czymś niezwykłym. Papieżowi bardzo zależało na tym, żeby świat to zobaczył. Ja mówiłem o tej kondycji Kościoła Zachodniego, tak? I papież pokazał zupełnie inną historię, bo na Zachodzie po prostu skapitulowano, tak? Soborem Watykańskim II próbowano zachęcić młodzież, tak? Na zasadzie nowych form. Burzono stare ołtarze, budowano nowe, mszę świętą celebrowano tak jak ja tutaj, tak? Stawiano taki stół i ksiądz odprawiał mszę świętą, myślał, że w ten sposób młodzież zachęci. No ale to nie tędy droga, tak? Nie tylko, że nie zachęcono tych, którzy odeszli, ale odeszli jeszcze ci, którzy byli do tej pory. Bo ta nowa forma tak ich raziła, ta wypaczona nowa forma, że oni też odeszli, tak? Bo się czuli nie u siebie. I Kościół znalazł się jeszcze w gorszej kondycji po Soborze Watykańskim II na Zachodzie, niż było przed. Oczywiście niektórzy mówią w ten sposób, że to wszystko popsuł Sobór Watykański. Nie, Sobór próbował ratować, ale nie uratował. A jeszcze nawet można by powiedzieć, że recepcja tego Soboru na Zachodzie po prostu popsuła jeszcze, można powiedzieć, pozostałości resztki. Ale Jan Paweł II nie rozrywał szat, tak? Nie biadolił, jak to źle idzie w tym kościele na Zachodzie, tylko pokazał nowe formy. Tą nową formą były właśnie oazy. Pokazał, że młodzież jest chętna do tego, żeby być z papieżem, żeby śpiewać piosenki, żeby się modlić, żeby żyć głęboką wiarą z Jezusem Chrystusem. To wszystko zapoczątkuje oczywiście Światowe Dni Młodzieży. Jan Paweł II przyznał potem, po latach, w książce Stańcie Chodźmy, przyznał, że idea Światowych Dni Młodzieży została przyjęta z ruchu Światło Życie. Że Światowe Dni Młodzieży, zainicjowane w 1985 roku, to dokładnie ta sama idea, przeszczepiona z Polski, z ruchu oazowego, z ruchu Światło Życie, na cały świat, tak? Do młodzieży na całym świecie. I dokładnie ten sam styl, który prezentował wcześniej ruch Światło Życie, ruch oazowy w Polsce, został zaproponowany młodzieży z całego świata. I co się okazało? Że młodzież żyje, można by powiedzieć, odbiera na tych samych falach, że prezentuje ten sam styl. To znaczy, że jak chętnie garnęła się do oaz w Polsce, tak również chętnie garnęła się do Światowych Dni Młodzieży, czego świadkami jesteśmy do dziś. To nie jest tak, że młodzież jest niewłaściwa.
to wykonawcy byli niewłaściwi, forma była niedostateczna, tak? Natomiast to, co zaproponował papież, rzeczywiście młodzież odpowiedziała na to, no aplauzem, tak? Te Światowe Dni Młodzieży cieszą się do dziś dnia ogromnym powodzeniem. Coś, czego wcześniej Kościół nigdy nie znał, a mało tego, był właściwie bliski, można powiedzieć, no rozgoryczenia, tak? Że ta młodzież już nie chce do Kościoła. Owszem, może tej młodzieży trudno zaangażować się w pewne nabożeństwa swoich dziadków, ale na Światowe Dni Młodzieży bardzo chętnie przyjeżdża i bardzo chętnie się tam modli, bardzo chętnie się w tą właśnie formę angażuje. Proszę spojrzeć na Sielankę, tutaj widzimy, prawda, ten pogodny wieczór Jana Pawła II, gdzie śpiewał właśnie te piosenki. Nie zdążę opowiedzieć o prześladowaniach, jakich doznawał ksiądz Franciszek Blachnicki w okresie PRL-u. To są tylko akta takie zgromadzone w archiwum akt nowych na księdza Franciszka Blachnickiego. Ale odpowiem o paru akcjach. Mianowicie w 1977 roku, część z Was na pewno słyszała, to bardzo znana taka akcja, w 1977 roku ksiądz Franciszek Blachnicki, nie mogąc skupić węgla na Kupią Górkę, jako opału, tak, żeby można było ogrzać centrum oazowe, zwrócił się o ofiarność do azowiczów. Prosił, żeby oni przesyłali niewielkie paczki, na tyle, na ile paczka mogła ważyć, żeby przesyłali węgiel na Kopią Górkę. No i rzeczywiście odpowiedź była niesamowita, ponieważ azowicze zaczęli przesyłać ten węgiel. Tutaj widzimy po prawej stronie kwity właśnie z tych paczek zachowane w naszym archiwum. Z lewej strony mamy ten list właśnie do przyjaciół Kopie Górki. Okazało się, że poczta na Kopie Górce została zasypana tonami węgla, małymi paczkami. One się rozrywały. Poczta miała obowiązek dowieźć do adresata, tak? Teraz wieść tych parę ton, prawda, na Kopią Górkę. Władze wręcz prosiły księdza Blachnickiego, żeby akcję odwołał, bo bały się tej solidarności ludzkiej, tak? Ksiądz Blachnicki zażartował, mówi, że teraz to chyba tylko przez radio i przez telewizję, tak? Taka szeroka ta forma jest i akcja. No tego najbardziej się władze bały. Najbardziej bały się właśnie takiej solidarności międzyludzkiej. Ksiądz Blachnicki poszedł za ciosem. Od roku kolejnego, od 1978 roku zainicjował taką akcję, aby nie odwoływać się od Belzebuba do Lucyfera. Mówił bowiem, że do tej pory jak odwoływano się od kar, które nakładano na gospodarzy, którzy przyjmowali oazy, a kary były za prowadzenie nielegalnej stołówki, za prowadzenie usług koletararskich, no różne, najróżniejsze wymyślały urzędy rzeczy, prosił o to, aby te kary wpłacać niewielkimi kwotami na tych gospodarzy. Kwoty średnio, jak obliczałem, to wynosiło około 4,5 tysiąca. Wobec tego, jak młodzież miała wpłacać te niewielkie kwoty, to te kwoty wynosiły na przykład 10 zł, tak? Czyli na takiego jednego gospodarza wpłacano 450 wpłat fizycznie, tak? Wypełniano 450 kwitów. Każdy z takich młodych ludzi szedł na przykład z 10 takimi kwitami, tak? Ustawia się kolejka na poczcie i pani pocztarka musiała to wszystko przestemplować, przyjąć, zaksięgować. Ludzie się denerwowali, pani na poczcie również, interesowali się sprawą. Azowicze pisali często na odwrocie tych kwitów, że to ze względu na prześladowane oazy rekolekcyjne, tak, na fundusz pomocy oazom rekolekcyjnym. No i teraz druga strona, proszę sobie wyobrazić teraz góry, tak? Podhale, gdzie ten listonosz właściwie dzień w dzień robi to samo. Nosi kilkadziesiąt kwitów, tak, które wszyscy tam kwitują, na tych gospodarzy idzie do tego, czyli idzie szlakiem oazowym, tak? Tu mieszka oaza, idzie, tu mieszkała oaza, idzie, tam mieszka oaza i nosi codziennie te kwity. O czym mówią ci wieśniacy, tak? Ci, którzy mieszkają, chłopi, którzy mieszkają tam w tych wioskach, tak? Ci mieszkańcy. Mówią o tej akcji, mówią o tej solidarności, że młodzież z całej Polski przesyła niewielkie kwoty pieniężne na to, aby pomóc tym gospodarzom, że ich samych nie zostawi, tak? Że oni w przyszłym roku, jak wezmą oazy, to jeszcze będzie weselej, tak? Bo prześlemy jeszcze więcej tych kwitów. Władze ostatecznie rakiem, ale wycofały się z prześladowania gospodarzy, tak? W ten sposób, szykanowanie ich właśnie tymi kolegiami, tymi grzywnymi, ponieważ znów obudziła się ta wzajemna solidarność. Ksiądz Blachnicki w Polsce wpisywał się w pewien ruch wyzwolenia bez przemocy. Ten ruch, który znamy właśnie od Mahatma Gandhiego, od Martina Luthera Kinga, bo Jaruzelski potem próbował sprawy przedstawić w ten sposób, że solidarność się zbroi, szykuje do krwawej konfrontacji, stąd on musi wprowadzić stan wojenny, żeby bronić przed wojną domową. Potem oczywiście mówiono jeszcze, że Sowieci mieli wkroczyć, dlatego te wojska polskie, tak? No, oczywiście to nie wytrzymuje żadnej krytyki. Ostatnio nawet czytałem taki głupi artykuł, przepraszam, że tak się wyrażę, ale czytałem taki niemądry artykuł, gdzie właśnie ktoś utrzymywał, że rząd Mazowieckiego, tak, i ta gruba kreska, to był doskonały pomysł, bo uniknęliśmy wojny domowej.
Ja się pytam, kto miał z kim walczyć, bo Solidarność nie miała broni z tego, co ja się orientuję, tak? I tej broni nie kupowała, kupowała powielacze. No chyba, że miała walczyć bibułą, prawda? No bo na to szły pieniądze, ale Solidarność nigdy broni nie kupowała, nie przygotowywała się do żadnej krwawej konfrontacji. Mało tego, Solidarność wykazała się niezwykłą rozwagą, czymś no niesamowitym, że nie dokonano linczu ulicznego wręcz na tych komunistach, tak? No bo jednak nigdy rzeczywiście tych komunistów w jakiś sposób nie upokorzono w Polsce, tak? Nigdy rzeczywiście nie ponieśli żadnej, można powiedzieć, odpowiedzialności takiej nawet sądowej, tak? Więc rzeczywiście, dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie dlatego, że Kościół wychowywał w sposób ewangeliczny, że na zło dobrym odpowiadaj, także zło dobrym zwyciężaj, a nie odpowiadaj tym samym. I w Polsce zupełnie inaczej postępowaliśmy. Zobaczmy na Ukrainę. Ukraińcy, gdyby poszli po tej linii, to powinni nie kupować żadnych produktów rosyjskich. Nie powinni funkcjonować z żadnym bankiem rosyjskim, tak? Powinni prowadzić pewną akcję po linii nieposłuszeństwa. Nie wiem, czy więcej by nie osiągnęli nawet, bowiem przemoc rodzi przemoc i bardzo trudno jest zakończyć obecną sytuację. Ale żeby można było rzeczywiście do tego typu akcji doprowadzić, trzeba mieć naprawdę bardzo silnie zbudowaną postawę pewnej solidarności, ponieważ to musi być ruch masowy, tak? I pewnego ugruntowania, ponieważ tego typu akcja pociąga za sobą najwyższą ofiarę. Ksiądz Blachnicki wiedział, że może zostać zamordowany przez władze komunistyczne. Gdyby ksiądz Popiełuszko nie został zamordowany, wprost SBC wskazywali, że takim człowiekiem byłby ksiądz Franciszek Blachnicki, tak? Ale i tak umarł w niejasnych okolicznościach. Martin Luther King został zastrzelony. Mahatma Gandhi został zastrzelony, tak? Tego typu ludzie kończyli właśnie w taki sposób, bo oni nie byli uzbrojeni. Oni walczyli prawdą, ale w pewnym momencie mogli ponieść najwyższą ofiarę właśnie za tą prawdę. W roku 79, już się zbliżam do końca, ksiądz Blachnicki zainicjował krucjatę wyzwolenia człowieka, o której mówiłem, wzywał oczywiście do walki z alkoholizmem, z tym wszystkim, co alkoholizm za sobą pociąga. Pokażę też taki przykład. Proszę spojrzeć, jeden jedyny moment, tam był dochód z alkoholu, ze sprzedaży alkoholu, a tu jest spożycie alkoholu w PRL-u. Jeden jedyny moment, kiedy spadło spożycie alkoholu w PRL-u. To jest rok 80. W ten czas pisuje się krucjata wyzwolenia człowieka. Jestem przekonany, że krucjata również miała wpływ na tą tendencję, ale na pewno miały też wpływ inne sprawy. Na przykład to, że kardynał Wojtyła został wybrany papieżem. To wlało ogromną nadzieję w serca Polaków. To, że w roku 80. powstała Solidarność, tak? Solidarność sama też wzywała nawet do prohibicji. W czasie strajku nie można było kupić alkoholu, tak? To wszystko wpływało, oczywiście ta wielka nadzieja wpłynęła na obniżenie spożycia alkoholu. Po prostu nie trzeba było zapijać tej rzeczywistości, tak? Tylko można było się poczuć wolnym bez wódki. Bo Państwo wiedzą, tak, że jak człowiek się napije, to nie musi mieć paszportu, jest wszędzie, tak? W ogóle taki swobodny i tak dalej, nie? Ksiądz Blachnicki mówił, że jak człowiek radziecki wytrzeźwieje, zobaczy to wszystko, to Związek Radziecki się rozleci. Coś też w tym było, bo Gorbaczow walczył przecież z alkoholizmem, tak? Więc w jakiś sposób również to już można powiedzieć, że te reformy miały wpływ ostatecznie na destrukcję Związku Radzieckiego. No i potem oczywiście epoka Jaruzelskiego, tak? Odebranie ludziom tej nadziei, upokorzenie, szczucie jednych przeciwko drugim, tak? Jeden Polak bije drugiego, ten jest w mundurze, ten jest bez munduru, tak? Jest w cywilu, wiezie bibułę, tak? I już za samo to, prawda, trafia do aresztu czy do więzienia. I rzeczywiście do końca lat 80. znowu to spożycie alkoholu wzrasta. W roku 80. też ksiądz Blachnicki, jeszcze zanim powstała Solidarność, wiosną 80. roku, kiedy zbliżały się wybory, wezwał do bojkotu wyborów. No władze to już po prostu w tym momencie nie mogły tego odpuścić Blachnickiemu. Rozpoczęła się wielka nagonka na księdza Blachnickiego. Na szczęście w sierpniu rozpoczęła się Solidarność, ponieważ prawdopodobnie z tą oazą no, nie pozwoliliby dalej działać oazą, dlatego że ksiądz Blachnicki przekroczył pewną granicę dla władz nieprzekraczalną. Wprost zaangażował się w politykę, tak? Ponieważ wezwał do tego, żeby zbojkotować wybory komunistyczne i ocenić swoją przynależność do różnego rodzaju organizacji komunistycznych. To była tak zwana deklaracja właśnie jasnogórska i potem ksiądz Franciszek Blachnicki poszedł dalej, rozpoczął działania oczywiście na rzecz środowisk pracy, rozpoczął działania takiej diakonii społecznej, a sam prowadził rekolekcje wyzwolenia. To bardzo ciekawy program, polecam taką książkę Ewangelia Wyzwolenia księdza Franciszka Blachnickiego. Kiedy ksiądz Henryk Bolczyk został proboszczem w parafii świętego Michała Archanioła w Katowicach, to
Na terenie tej parafii zresztą mieszkał Edward Gierek, dosłownie przez siatkę z księdzem Henrykiem Bolczykiem Narożyckiego. To jest takie ciekawe połączenie. Jest dom, prawda, księdza proboszcza i dosłownie przez siatkę jest dom Gierka. Całkiem przypadkiem, kiedy się o tym przekonałem, czytałem po prostu przerwaną dekadę Gierka i tam była koperta i było Narożyckiego. Ja wiem, że Narożyckiego jest Fundacja Światło Żyć. Dopiero te rzeczy zacząłem sobie gdzieś tam w głowie układać i składać. Potem pytałem o to księdza Henryka. Natomiast ksiądz Henryk, kiedy został tam proboszczem, to przyszli do niego górnicy z kopalni Wujek, rok 80, proszą o to, żeby poświęcił im sztandar Solidarności, bo oni, prawda, tworzą związek zawodowy Solidarność, żeby im poświęcił. A on pyta, chcecie tylko, żebym wam poświęcił, czy może coś poważniejszego, jakieś rekolekcje? A mówią, że ma być najpiękniej, jak się da. No więc on mówi, że będą rekolekcje, wyzwolenia, tak? Była górnicza orkiestra, no i oczywiście ta Ewangelia Wyzwolenia, tak? Według tych podstawowych zasad właśnie ruchu Światło-Życie. Cóż się potem stało? Wiemy dobrze, że kiedy 14 grudnia został wprowadzony stan wojenny, to właśnie górnicy z kopalni Wujek nie zgodzili się na to zakłamanie Jaruzelskiego i na to szczucie człowieka przeciwko człowiekowi. To oni stanęli do walki o godność i wolność człowieka w Polsce. Jako historyk zawsze mówię, że nie mam instrumentów badawczych, aby potwierdzić, że na pewno te rekolekcje miały na to wpływ, ale na pewno nie pozostały bez echa, bowiem rzeczywiście to właśnie tam takie rekolekcje zostały wcześniej przeprowadzone. Ksiądz Henryk, wie, zresztą jak wiemy, to był trzeci moderator ruchu azowego. Tak? Ostatni krótki okres życia księdza Franciszka Blachnickiego. Tuż przed stanem wojennym ksiądz Franciszek Blachnicki wprost wskazał na zaangażowanie polityczne. Mówił, że nie może być tak, że ruch azowy, prawda, dobrze się czuje w grupie, służy do mszy świętej, gra na gitarze, tak, prowadzi pewne działania, ale nie kształtuje życia społecznego. Mówił, że wiara, jeśli jest konsekwentna, tworzy fakty społeczne, tak, czyli domaga się pewnej konsekwencji. Rozpoczął działania chrześcijańskiej służby społecznej, której działalność zainaugurował właśnie w Lublinie na Sławinku. Pragnę powiedzieć o takiej rozmowie, która miała miejsce swego czasu między księdzem Franciszkiem Blachnickim a siostrą Jadwigą. Mianowicie siostra Jadwiga denerwowała, że ksiądz Franciszek Blachnicki teraz właśnie chce dorosłych oazy rodzin, tak, chce angażować do tej działalności społecznej. Bowiem mówiła, że no, prawda, to dzieci, małżonek, wszystkie te obowiązki. A ksiądz Blachnicki mówił, że ta propozycja tego programu, najpierw chrześcijańskiej służby społecznej, a potem chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, to nie jest propozycja dla dzieci i młodzieży. To jest propozycja dla dorosłych, bo to jest propozycja, aby angażować się do życia politycznego. Ksiądz Franciszek Blachnicki w programie chrześcijańskiej służby społecznej mówił wprost, że zmierza do tego, aby ludzie pochodzący ze środowiska oazowego angażowali się w życie polityczne, aby byli posłami, aby tworzyli rząd. No, to już było, można by powiedzieć, rzeczywiście wprost zaangażowanie polityczne. To nie miała być wprost oaza, ale chodziło o to, żeby kształtować pewne prawo, zasady funkcjonowania właśnie państwa. Tuż przed stanem wojennym ksiądz Blachnicki wyjechał na zachód i do Polski już więcej nie wrócił. Zresztą potem w 83 roku władza ludowa wytoczyła mu proces, wysłano za nim list gończy z paragrafu, z którego groziła mu kara śmierci za oczywiście działalność antypaństwową, tak, za zdradę państwa. Ksiądz Blachnicki zaczął organizować różnego rodzaju akcje na zachodzie, na przykład marsze z chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów. To marsz na zamku w Hambach, taka ikona, miejsce bardzo ważne dla Niemców, tam jest Muzeum Flagi Niemieckiej, bardzo ważne miejsce związane z historią zjednoczenia Niemiec, czasów Wiosny Ludów. No i cóż się wydarzyło? Okazało się, że media niemieckie wcale się tym nie interesowały. Ksiądz Blachnicki początkowo nie mógł złapać, o co w tym wszystkim chodzi. Taka wielka akcja, masowa, tak, Solidarności i takie niewielkie zainteresowanie mediów. Po pewnym czasie zrozumiał, co się dzieje, mianowicie okazało się, że pewien główny nurt dominujący w Europie Zachodniej zakładał, że Europa Wschodnia nie może się wyzwolić spod komunizmu, bowiem pociągnęłoby to za sobą wojnę atomową albo jakieś inne bardzo dotkliwe koszta, które musiałaby ponieść Europa Zachodnia. Wobec tego pomoc charytatywna tak, ale zmiana geopolityki w Europie Wschodniej, to już do tego Europa Zachodnia się nie chciała angażować. I proszę zauważyć, że gdyby nie polska Solidarność, tak, prawdopodobnie tkwilibyśmy dalej w tym systemie. W ogóle tak sobie często myślę jako historyk, że Stalin to jednak nie był do końca mądry, bo trzeba było tej Polski nie brać. Przede wszystkim powinien się był uczyć historii, bo historia wskazywała,
że Polacy tak miłują wolność, że nie da się z Polską stworzyć trwałego związku między Polską a Rosją, tak? To jest po prostu niewykonalne, tak? Przykładem był XIX wiek, gdzie próbowano połączyć Królestwo Polskie konstytucyjne z carską Rosją. Car jak przyjechał i zobaczył Sejm w Polsce, bo myślał, żeby konstytucję też wprowadzić w Rosji. Aleksander I szykował to potajemnie i przyjechał zobaczyć, jak to chodzi w Polsce, tak? W Królestwie Polskim. Usiadł na Zamku Królewskim i posłuchał, jak wyglądają obrady Sejmu. On się wystraszył, że tam powstanie wybucha. Naprawdę, nie żartuję. Zabronił do końca jego życia, już więcej nie zwołano Sejmu w Królestwie Polskim. Zabronił kategorycznie, żadnego Sejmu, tak? Ci posłowie, którzy przemawiali, to on nie pozwolił, żeby oni fizycznie się zjawili w jego otoczeniu. On się bał, że oni go po prostu zabiją, bo oni mówili w taki sposób, jak mówią nasi posłowie dzisiaj, tak? W Rosji się tak nie mówi, no. U nas naturalnie, tak? Krytykowali rząd, tak? Posłowie niemojowscy z Kalisza, tutaj nawet nie tak daleko, no. To były zupełnie dwa różne światy, tak? Jak powstało powstanie dekabrystów w Rosji, to następca Aleksandra I osobiście przesłuchiwał Rosjan, tych, którzy tworzyli powstanie dekabrystów, pytał im, co im się w Rosji nie podoba, tak? Co im ta matuszka Rosja nie tak? Oni nie rozumieli w ogóle, co się dzieje, a ci akurat wyjechali na zachód w czasie kampanii napoleońskiej, zobaczyli, że świat żyje inaczej. I też chcieli trochę w Rosji to zrobić, tak? Też chcieli konstytucji, chociaż ich żołnierze nie rozumieli, co to jest konstytucja. Myśleli, że to jest żona Konstantego i prawda? Naprawdę, no takie rzeczy się działy, proszę Państwa, tak? Wznosili okrzyki, że prawda, są za Konstantym i jego żoną konstytucją, tak? Także no takie rzeczy, tylko w Rosji. Więc proszę Państwa, po wojnie Stalin też nie powinien tej Polski brać do komunizmu, bo to było niewykonalne po prostu. On starał się przeorać, inteligencję samą przeorał, ale to po prostu wyrastało od nowa, tak? Z chłopa, z robotnika, no przecież Wałęsa kim był, tak? To nie była elita przedwojenna. No a jednak miał to umiłowanie wolności, tak? Kogokolwiek innego weźmiemy, no to my się do tego nie nadawaliśmy, tak? Po prostu to musiało wykipieć, bo Polacy tak kochają wolność, że ta solidarność musiała prędzej czy później wyrosnąć i to się wszystko musiało rozbić o Polskę. Także jak chciał tworzyć jakieś takie, prawda, kraje, nie wiem, demokracji ludowej czy Bóg wie kogo, to trzeba było wszystkich innych brać, ale na pewno nie Polaków, tak? My od początku do tego nie pasowaliśmy i od początku byliśmy, jak to się mówiło, najweselszym, prawda, barakiem w całej tej grupie państw komunistycznych. I rzeczywiście, proszę Państwa, tego nie rozumiano na Zachodzie, że jest inna droga. Ksiądz Blachnicki próbował to wytłumaczyć w latach 80., że wcale wojny nie będzie, nie jest tak, jak mówi Jaruzelski, że Solidarność nie szykuje się do wojny, że można odmienić naród, można odmienić sytuację poprzez zmianę wnętrza, serca. Oni przecież, że on żartuje, że tam opowiada, tak, ksiądz, tak, będą się zmieniać ludzie i nie wiadomo co jeszcze. No ale jak doszło do zmian w Europie Środkowo-Wschodniej? No przecież właśnie w taki sposób Solidarność strajkowała, ale nie wychodziła i nie strzelała do komunistów, tak? Po prostu odmawiała pracy i mówiła, że tak dalej być nie może, prawda? Strajkowali uczniowie, strajkowali studenci. A co zrobiły państwa nadbałtyckie? W rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow w roku 89, 23 sierpnia, złapali się wszyscy za ręce, tak? I zrobili żywy łańcuch między trzema stolicami, tak? Łotwy, Litwy i Estonii stanęli tego dnia. No i Gorbaczow widział, że ci ludzie się nie boją, tak, że jak oni stanęli i złapali się za ręce, to oni następnego dnia mogą wyjść i manifestować, a następnego będą znowu manifestowali, tak, że on może do nich wszystkich strzelać, ale to się nie utrzyma zwyczajnie, tak, więc rzeczywiście to była ta manifestacja, ale ta iskra poszła z Polski, tak, ta iskra wolności, która rozbiła ten cały, można powiedzieć, system komunistyczny. I do tego również wkład miał niesamowity właśnie Kościół Rzymskokatolicki w Polsce. Ta ewangelizacja, którą Kościół prowadził w Polsce, to, że my nie strzelaliśmy do tych komunistów, a właśnie zło dobrem zwyciężyliśmy, że przeszliśmy tą konfrontację pokojową. Komuniści, literatura postkomunistyczna, oni nie mogą do tego dojść, jak to się stało. Więc co mówią? Że to Jaruzelski z Kiszczakiem, prawda, doprowadzili do zmian w Polsce. No tak, wychodzi, naprawdę, ja czytam takie artykuły na co dzień, tak, że oni się zastanowili, przemyśleli, że to już dłużej tak być nie może, zaprosili Solidarność i oddali władzę Solidarności. No, to są żarty, no wolne żarty, tak? Wiemy, że to tak nie wygląda, ale ta walka właśnie, można by powiedzieć, o ten obraz historii prawdziwej, ona trwa, tak? To się nazywa polityką historyczną, tak? Czyli, że kształtujemy prawdziwą historię, a nie robimy ludziom wodę z mózgu, tak? Że Kiszczak z Jaruzelskim na imieninach doszli do wniosku, że jednak komuny dłużej nie będą robić, będą teraz robić demokrację, tak? No, to jest naprawdę niepoważne, ale tak się to przez wiele lat rzeczywiście przedstawiało i faktycznie niektórzy nawet poważnie w to uwierzyli. Ksiądz Blachnicki wydawał takie czasopismo, prawda, Krzyż Wyzwolenie, wiele ciekawych informacji tam również znajdujemy. Tu piękna ilustracja z tego marszu właśnie chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów.
Niestety za księdzem Blachnickim wysłano również agentów państwa Gontarczyków, no niestety z Łodzi, także i Łódź się tutaj odznaczyła, tak? Może ktoś znał, działali tutaj w Solidarności pod koniec lat 70. Pani Jolanta i pan Andrzej zostali przerzuceni na zachód i tam zakręcili się wokół księdza Franciszka Blachnickiego. Zrobili przy nim ogromną karierę. Ksiądz Blachnicki przygotowywał państwu Gontarczykom nawet dziecko do pierwszej Komunii Świętej. Proszę sobie wyobrazić, jak to wszystko funkcjonowało, tak? Pani Jolanta została wiceprzewodniczącą Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów i dyrektorem wydawnictwa Maksymilianum, które tam ksiądz Blachnicki utworzył. Kiedyś pytałem panią Zenię, panią Zuzannę Podlewską, która współpracowała z księdzem Blachnickim w Karlsbergu, która przyjaźniła się z państwem Gontarczykami, tak? Oni się razem codziennie na mszy modlili. Pytam pani Zeniu, jakby się pani spotkała z panią Jolą, to co pani by jej powiedziała? Mówi, zapytałabym się, Jolu, jak ty mogłaś to zrobić? No bo nawet pani Zenia nie może dopuścić, można by powiedzieć, do siebie myśli o tym, że oni to wszystko robili ze złego. To naprawdę chrześcijaninowi nie mieści się wręcz w głowie. Księdza Blachnickiego ostrzegano, kiedyś rozmawiałem z profesorem Czumą na Kulu, on mówi, ja ostrzegałem księdza Blachnickiego, tak, że tam na pewno będą jacyś agenci. On mnie nigdy nie chciał słuchać. Ale ksiądz Blachnicki, też o to pytałem współpracowników księdza Blachnickiego, mówię, przecież tylu ludzi ostrzegało ojca. Ale panie mówią, że ojciec miał podejście do wszystkich takie samo. Zakładał, że gdyby podchodził podejrzliwie do którejkolwiek z osób, to z góry zaprzeczyłby całej swojej działalności i swojemu stylowi chrześcijańskiemu, tak? Czyli zaprzeczyłby temu, że ma zaufanie do człowieka i do Pana Boga, tak? Więc do wszystkich podchodził w podobny sposób. Chociaż został ostrzeżony ostatecznie przez Solidarność, że Gontarczykowie to agenci, spotkał się z nimi, wcześniej jeszcze, prawda, nad tym rozważał. Kiedy wrócił, powiedział do współpracowników Karlsbergów, że Gontarczykowie wykończyli Maksymilianum i parę godzin później źle się poczuł, dostał zatoru i zmarł nagle. Także na ile Gontarczykowie w tym wszystkim brali udział, tego nie wiemy, tak? Pani Gontarczykowa i pan Gontarczyk potem zostali przerzuceni, prawda, do Polski, no, tutaj zrobili ogromną karierę, dostali od SBC nawet piękne mieszkanie w kamienicy w Warszawie, zostali wynagrodzeni. Pani Gontarczykowa była wiceprzewodniczącą Ligi Kobiet w latach 90. prowadziła biuro poselskie Danuty Waniek, sama kandydowała na posłankę, nie została wybrana, mówiła, że dlatego, że jest kobietą. I co tam jeszcze? A i w czasach Leszka Millera, kiedy premierem był Leszek Mirek, to pani Jolanta Gontarczyk prowadziła jeden z departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i miała takie prelekcje, jeździła, prawda, z prelekcjami, uczyła walki z korupcją, prawda, mówiła o etyce urzędniczej. Ostatecznie, słuchajcie, z tą panią Gontarczykową namierzyła taka pani z Karlsbergu, kiedy się poznałem, nie pamiętam jak ma na imię, ale to jest taka dziwna trochę pani, taka bardzo oryginalna, tak bym to powiedział. Wspominała tam czasy, jak, prawda, jeszcze poznała księdza Franciszka Blachnickiego, zawsze go prowokowała, bo była taką młodą dziewczyną z papierosem, w mini spódniczce, tak, i to wszystko, co ksiądz Blachnicki mówił, to ona zupełnie odwrotnie i tak dalej. Ostatecznie się nawróciła, ma taki, jakby to powiedzieć, taki zmęczony głos, czy taki, no jak, prawda, swego czasu wokalista Dżemu, taki, prawda, głęboki. I ona mówi, że ona zadzwoniła właśnie do Polski, zadzwoniła do kancelarii prezydenta. Widocznie się jakiś telefon niemiecki wyświetlił, bo mówi, że ze wszystkimi ją łączono, tak, z kim chciała. Więc się wszędzie dozwoniła, ze wszystkimi rozmawiała, no może z samym prezydentem nie, ale tam z jakimiś wysokimi osobami. Zadzwoniła też do mediów, nawet nakręcono bardzo ciekawy program. Polsat nakręcił ciekawy program, TVN właśnie o tej całej historii. Oni nawet dotarli do Gontarczyków. Wiem nawet, gdzie Gontarczyk mieszkał. Mieszkał tutaj na Manhattanie, na Piotrkowskiej, w tych wysokich takich budynkach. Tam mieszka moja siostra, więc poznałem, jak z kamerą wchodziły, poznałem po tej windzie, tak, po tych klatkach schodowych, po tym PCV i tym wszystkim. Więc tam rzeczywiście, nie wiem, co się teraz z nimi dzieje. Gontarczyk nie chciał z nimi rozmawiać, ale gdyby ktoś z państwa coś wiedział, gdyby można było do nich dotrzeć. Myślę, że Gontarczykowa, pani Jolanta, zmieniła swoje nazwisko, bo słuch od tej pory za nią zaginął w internecie i nie można znaleźć, ale myślę, że gdyby wyjawili jakąś tajemnicę, w dokumentach jest zaznaczone, że esbeckich dokumentach, że oni ukryli całą walizę z jakimiś bardzo cennymi dokumentami, tam właśnie w Karlsbergu, gdzieś to zakopali. Nie wiemy, prawda, gdzie, nie wiemy, czy to kiedykolwiek ktoś odnajdzie, jaką tajemnicę jeszcze posiadają, w jaki sposób ksiądz Blachnicki zakończył swoje życie, nikt tego nie wie, ale byłoby ciekawe, gdyby kiedyś do tego oczywiście dotrzeć.
O, tutaj właśnie spotkanie takie tej chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów. Ksiądz Blachnicki współpracował z Radiem Wolna Europa, co tydzień szła z msza święta z Karlsbergu właśnie przez Radio Wolna Europa. Jak dzisiaj chcemy odsłuchać na przykład audycji chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów czy księdza Blachnickiego, to wystarczy wejść na stronę Polskiego Radia. Na stronie Polskiego Radia mamy audycję z Radia Wolna Europa i jest tam kilka audycji właśnie z księdzem Franciszkiem Blachnickim, czy msze święte nawet, które właśnie były emitowane z Karlsbergu przez Radio Wolna Europa właśnie w latach 80. Także bardzo dobra jakość, można odsłuchać, bardzo ciekawe audycje na stronach właśnie Polskiego Radia. Widzę tutaj jeszcze Gosię Aleksandrowicz. To jeszcze dwa słowa dosłownie, bo to już końcóweczka, już mam tylko dwa, trzy slajdy. Opowiem jeszcze historię z żywnością. W roku 81 nie było żywności w sklepach, tak? Ksiądz Blachnicki wiedział, że zbliżają się oazy. Już w 80 roku nic nie można było kupić, a w 81 to w ogóle nic nie można było kupić. No i poprosił panią Dorotę Seweryn, kto słyszał opowieść, to wie, ale jeszcze raz opowiem. Znam to też z innych przekazów. Ksiądz Blachnicki poprosił panią Dorotę, żeby napisała na kartce, jaka żywność jest potrzebna. Ono wyszło tam około 10 ciężarówek żywności, ponad 80 tysięcy dolarów trzeba było na to. No i ksiądz Blachnicki pojechał do krajów skandynawskich, do krajów protestanckich, tam miał pewnego rodzaju prelekcje i potem mówił o tych problemach, prawda, że tutaj zbliżają się oazy i on nie ma żywności dla ruchu oazowego i że gdyby ktoś mógł pomóc, to żeby pomógł. No i tak, prawda, nikt tam się nie zgłaszał, ale w końcu jakiś pastor, taki pastor Neskow, wziął tą kartkę i powiedział, że on to załatwi, tak? No i potem ten pastor potem przyjechał do Krosienka i o tym opowiadał, stąd ja już za pastorem opowiadam całą tą historię. Opowiadał, że nigdzie nie mógł tych pieniędzy załatwić, tak? Ale co miał zadzwonić do Krosienka, to jakoś Pan Bóg mu podpowiadał, prawda, żeby jeszcze nie dzwonił. No i tak się zbliżał już ten turnus oazowy i brał udział w nakręcaniu takiego filmu w Berlinie dla jakiejś agencji zagranicznej i na koniec ten Amerykanin go spytał, czy może mu w czymś pomóc. I on go pyta, czy pyta go tak kurtuazyjnie, czy na serio. No, ten Amerykanin mówi, że na serio. No więc on mówi, że tutaj ma taki, prawda, problem, wyjął tą kartkę, tu ponad 80 tysięcy złotych potrzeba, znaczy, przepraszam, dolarów na tą żywność. No i ten reżyser, znaczy ten producent, przepraszam, tego filmu wziął tą kartkę, no i się rozjechali, tak, na tym się skończyła cała historia. Ale okazało się, że on to rzeczywiście załatwił, sfinansował i do Krosienka w pierwszych dniach, pierwszego turnusu 81 roku zajechały takie wielkie tiry. Krosienko nie widziało takich wielkich samochodów. W tym czasie tiry były naprawdę jeszcze rzadkością w Polsce, a już tym bardziej w Krosienku nad Dunajcem, gdzie większa droga raczej nie przebiega, tak? Te tiry z tą żywnością przyjechały i rzeczywiście no coś niesamowitego, tak jak w Dziejach Apostolskich, naprawdę historia żywcem, można powiedzieć, z takiego wydarzenia. Potem ja sam w swoim życiu rodzinnym czerpałem z doświadczeń księdza Blachnickiego. Miałem swego czasu taki problem, że szukałem nowej pracy, musiałem zmienić pracę i też miałem taką prelekcję, prawda, i po tej prelekcji mówię, że właśnie mam taki problem, potrzebuję żłobka dla dzieci, bo dla dziecka, bo tam coś nie wypaliło, prawda, już nie pamiętam, i że pracy szukam. No i rzeczywiście udało mi się w ten sposób załatwić jedno i drugie żłobek od razu po tej prelekcji. A do pracy ktoś tam mnie gdzieś zaanonsował, gdzieś poszedłem, ostatecznie z tego wszystko się zaczęło. Innym razem jeszcze opowiem taką też ciekawą historię, mianowicie jak pracowałem w Archiwum Głównym Ruchu Światło Życie, to panie modliły się, właśnie pani Zuzanna Podlewska, współpracownica księdza Blachnickiego i pani Dorota Seweryn, modliły się, były potrzebne im pieniądze na remont domu księdza Wojciecha Danielskiego, po księdzu Wojciechu Danielskim, w którym znajdował się między innymi też archiwum w Lublinie, modliły się do świętego Andrzeja Boboli. No i tam jakaś suma im była potrzebna, więc zrobiły to tak jak za czas ojca, sprawdziły ile tak, znaczy zrobiły kosztorys, tak, przygotowały kosztorys tego remontu, wiedziały ile pieniędzy im potrzeba, no i modliły się konkretnie o tą kwotę. No ja tam pracując też się dołączałem do tej modlitwy, więcśmy się modlili, czekałem końca. Okazało się, że rzeczywiście ktoś im przelał kasę z zachodu, jakiś zaprzyjaźniony człowiek, jak spieniężyły to na złotówki, to wyszła dokładnie ta kwota, która była potrzebna na ten remont. Potem miałem sam prowadzić remont z moją żoną w domu, no i też nam były potrzebne pieniądze, no więc ja mówię żonie, że taka historia, prawda, tutaj Andrzej Bobola i trzeba ruszyć, tak? Oczywiście panie tam też obiecały coś temu Boboli, już nie pamiętam co, ale myśmy z żoną obiecali, że się wybierzemy do miejsca, gdzie tam został pochowany, gdzie zmarł ten Bobola. Nawet nie widzieliśmy, gdzie to było potem do tej Strachociny, żeśmy ostatecznie dojechali, jak żeśmy obiecali, ale rzeczywiście ja wtedy dostałem jakąś dodatkową pracę, tych pieniędzy nagle zaczął się mnożyć. No chyba ta sama suma nie była, chyba nawet więcej, ale coś niezwykłego, bo byśmy jesteśmy biedni przed tym bardzo, tak, ledwo koniec z końcem, a tu o remoncie nie było co marzyć. Potem jakąś pracę dostałem jedną, drugą, trzecią, po prostu jakoś to się zaczęło mnożyć, tych pieniędzy nagle przybyło, więc ten Bobola był potem już naszym patronem.
patronem finansowym, więc polecam, ma przebicie. Dojechaliśmy tam do niego też, odnaleźliśmy to miejsce. No takie historie są bardzo, bardzo interesujące. O moim życiu jeszcze mogę powiedzieć tyle, że, bo powinienem się był przedstawić, tak, jestem z domowego kościoła, jestem też od lat w ruchu Światło Życie. Ostatnio byłem na rekolekcjach na orarze drugiego stopnia w ten długi weekend. Jeszcze jakoś tak, prawda, atmosferą oazy ciągle żyję. Jestem teraz samotny, nie mam obrączki, bo moja żona zmarła niestety w zeszłym roku. Może niektórzy znali, może niektórzy docierały do nich informacja, bo wiem, że wiele osób się modliło. Moja żona zachorowała niestety na nowotwór i ta choroba trwała 2 lata. W zeszłym roku niestety zmarła. Po pierwszym etapie tym choroby była szansa na całkowite wyleczenie, bowiem operacja została przeprowadzona w sposób radykalny, to była całkowita resekcja żołądka. Jak ktoś chce, to może zobaczyć to w internecie, jest bardzo ładny film nakręcony, taki krótki filmik w TVN-ie był pokazany przez Marka Nowickiego, bo on prowadzi te właśnie takie relacje o zdrowiu. Kiedyś mnie pytał, że może moja żona, no to mówię, no nie ma sprawy. Wiem, że Marek to zrobi poważnie, nie będzie tam obnażał, prawda, potem z faktu od razu do nas dzwonili, tak, że oni też by zrobili reportaż, tak. Ja mówię do Julity, że przepraszam, że tak to ordynarnie zabrzmi, ale to, co jej wycięli, to w fakcie chętnie by zrobili zdjęcie, pewnie i pokazali, tak, bo to wiecie, że to taki poziom, więc myśmy się tutaj uśmiali, że żadnych takich rzeczy nie bierzemy, ale Marek to bardzo ładnie zrobił, więc można zobaczyć bardzo ładny filmik, zwłaszcza jeśli ktoś ma w rodzinie jakiś tego typu problem, że prawda, boi się takiej operacji, bo prędzej czy później gdzieś tam możemy się spotkać z taką historią, to brzmi naprawdę tragicznie, jeśli ktoś otrzymuje diagnozę, że jest to nowotwór żołądka i jeszcze lekarz mu mówi, że wycinamy cały żołądek, tak, to wtedy zaczyna się rozmowa, czy na pewno trzeba cały, może tylko część i tak dalej. Lekarze z reguły wycinają cały i nie ma się czym przejmować, bo wycięcie żołądka to naprawdę nie jest wielki problem, bo można funkcjonować bez i je się normalnie. Tak jak po operacji na woreczek żółciowy, tak? Czyli je się lekko strawnie, ale normalnie, tak? Po prostu jelita przejmują funkcję. Oczywiście pierwsze tygodnie są zdecydowanie trudniejsze, czy pierwsze dni, pierwszy posiłek wygląda tak, że się pije płyn i sprawdza na rentgenie, czy nie leci na boki. Przepraszam, że tak to brzmi, ale po prostu sprawdzałem, czy to wszystko funkcjonuje tak, czy się gdzieś nie rozchodzi. Oczywiście wszystko działa jak należy, a potem normalnie tak się działa, normalnie żeśmy funkcjonowali, na wakacje jechaliśmy, nie wiem co tam jeszcze innego. Pan Bóg nam jeszcze podarował 1,5 roku. Niestety po 1,5 roku okazało się, że choroba nagle wróciła, tak. Mówię, wszystko zostało naprawdę dokładnie wycięte. Z góry muszę powiedzieć też, że to była choroba z przerzutem, czyli od początku rokowała bardzo źle, tak, bo ten nowotwór się przerzucił jeszcze do kolejnego organu, więc to była bardzo obszerna, bardzo poważna operacja. Ale mówię, potem żeśmy normalnie funkcjonowali, żonę miałem taką laskę, tak naprawdę chudziutka, nigdy by sobie nie wymarzyła takiej, prawda, kondycji. Ale rzeczywiście wszystko pięknie, włosy jeszcze mocniejsze, słuchajcie, naprawdę, to jak się wyleczy nowotwór, to z Bogiem sprawa. Naprawdę organizm funkcjonował na tip-top, wątroba się zregenerowała, wszystko chodziło. Potańczyliśmy sobie gdzieś tam na imprezach, na studniówce. No i okazało się, że niestety zaczął boleć kręgosłup. Okazało się, że nowotwór odezwał się w kościach, ale nie tylko w kościach, ponieważ również w węzłach. Kości lekarze wcale się nie bali, kości też można było naświetlać, można było z tym żyć. Mam kolegę, który zachorował niedługo po mojej Julicie. Pracuje ze mną w pracy, ma nowotwór rozsiany na płucach od roku, tak? I normalnie funkcjonuje, tak? Co prawda włosów ma trochę mniej, ale zasadniczo nikt by nie powiedział, że ma nowotwór, też można żyć, tak? Różne są sytuacje, naprawdę, to nie jest wcale takie proste, nie chcę tutaj od razu gdzieś do zgonu doprowadzać, akurat żołądka jest bardzo trudny, zwłaszcza z przerzutem, ale i tak można byłoby żyć, gdyby sytuacja ułożyła się inaczej. Niestety ten nowotwór nie dość, że się rozsiał, to jeszcze działał w młodym, zdrowym organizmie, więc bardzo szybko się niestety też rozprzestrzeniał. No i niestety zajęły się te węzły, tak, to nagle zaczęło wszystko puchnąć. Po prostu z dnia na dzień sytuacja się zmieniła całkowicie radykalnie. No niestety to wszystko doprowadziło do śmierci, ale jestem wdzięczny bardzo ruchowi Światło Życie i tutaj muszę też to powiedzieć, bo gdybym nie był azowiczem, tak, prowadził tylko zwykłą konferencję, to może bym zakończył tak na śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, do którego zresztą modliliśmy się za jego wstawiennictwem w czasie całej tej choroby. Nasza modlitwa małżeńska bardzo kwitła, ale jestem bardzo wdzięczny za ruch domowego kościoła, za ruch Światło Życie, ponieważ z moją żoną właściwie żeśmy wszystko sobie wypowiedzieli. Ja nie mam żadnego słowa. Kiedyś mnie Hania pytała, moja córka, bo mamy 2 dzieci, Hanię 11-letnią i Stasia 7-letniego. Kiedyś mnie Hania pytała, czy chciałbym wrócić na przykład do jakichś tam czasów, tak? Chciałbym się cofnąć wcześniej. Chyba nie chciałbym, dlatego że
Wszystko, co przeżyłem z moją żoną, z Julitą, było naprawdę piękne, a wszystko, co mieliśmy sobie wypowiedzieć, to wypowiedzieliśmy. Nie ma żadnego słowa, które pragnąłbym jej wtedy wypowiedzieć, czy pragnąłbym jej jeszcze wypowiedzieć, a nie wypowiedziałem. I myślę, że z drugiej strony było identycznie. Jeszcze Oaza prowadzi do tego, że mówi się świadectwa, tak? Więc moja żona niedługo przed śmiercią, nie wiedzieliśmy, że ta śmierć nastąpi tak szybko, bo sytuacja się radykalnie zmieniła, mówiła świadectwo dla Oraru właśnie na kilka dni przed śmiercią. Między innymi też mówiła o swoim życiu, mówiła też o mnie, mówiła o pewnych sprawach. To można powiedzieć, że takie podsumowanie wręcz życia. I Oaza daje takie instrumenty, właśnie ten dialog małżeński, tak? To, że my możemy wypowiedzieć, że nie chodzimy całe życie z czymś tam, tak? Potem trudno jest nawiązać pewną relację. Ja zostałem też z moimi dziećmi sam i nie musiałem nawiązywać relacji, nie musiałem nagle się przedstawiać jako ojciec, albo nie wiem, zaczynać je obejmować, dotykać, czy na przykład pieścić, bo tylko robiła to matka. To w sposób naturalny, można powiedzieć, przechodziło i to jest bardzo ważne, że ruch oazowy wychowuje do pewnych postaw, tak? Właśnie do tej wspólnej modlitwy. Dla nas była rzeczą naturalną, że zaczęliśmy się modlić, prosiliśmy innych o modlitwę, że funkcjonowaliśmy we wspólnocie, która dawała nam tutaj moc, bowiem w tych najtrudniejszych momentach, jak to szczególnie prowadziliśmy o modlitwę, widzieliśmy, że jak się ludzie modlą, to jakiś taki spokój od razu wzrastał, tak? To było coś naprawdę niesamowitego. Jak się odbywał pogrzeb mojej żony, to właściwie wszyscy przyjaciele ze wspólnoty, Julity i moi, no nikt z nas się nie ubierał na czarno, nie umawialiśmy się chyba, ale rzeczą naturalną było dla nas, że jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to się wyspowiada z całego życia, żyła w sposób chrześcijański, dla mnie to rzecz naturalna, że jest w niebie. I zarówno ja, jak i dzieci jesteśmy przekonani, że jest w niebie. Tak staram się dzieci wychowywać, że miały poczucie właśnie dwojga rodziców, tak, że jestem tu na ziemi, mama jest w niebie i one myślę, że zupełnie inaczej podchodzą do kwestii śmierci i do całej tej sprawy. No a wszystko to myślę, że w dużej mierze zawdzięczamy Oazie właśnie, temu stylowi życia, który Oaza zaszczepiła, który proponuje. Tu jeszcze na zakończenie taki mam ładny slajd właśnie z takich naszych konferencji społecznych z tym, prawda, cytatem, ale jeszcze pokażę tutaj takie cuda, które ksiądz Franciszek Blachnicki wypisywał, cuda Polski Ludowej, powiedzmy tak, cud pierwszy, cud milenium, czyli tego, prawda, tej wielkiej nowenny. Cud drugi, cud Jasnej Góry Zwycięstwa, pielgrzymki, że to wszystko odbywało mimo PRL-u. Cud trzeci, dzieło katechezy przykościelnej. Z katechezą w ogóle ciekawa historia, jak Gomułka ją wycofał ze szkoły. To się okazało, że więcej ludzi mogło chodzić na tą katechezę niż w szkole, bo mogli chodzić nie tylko niepartyjni, ale również partyjni, to znaczy dzieci partyjnych też można było wozić tylko do sąsiedniej parafii. I milicji dzieci chodziły, i wojskowych, tylko dziadkowie gdzieś tam wozili, bo jeszcze tylko ubecji brakowało, prawda, żeby sprawdzać wszystkie dzieci, które chodziły na katechezę przykościelną. Także rzeczywiście ostatecznie to zupełnie odwrotny skutek odniosło. Cud czwarty, dzieło budowy kościołów, cud piąty, dzieło nauki katolickiej i kultury, czyli na przykład KUL. Cud szósty, oazy i ruch Światło-Życie. Cud siódmy, odnowa rodziny, ruch domowy Kościół. Cud ósmy, powołanie do służby Bożej. Cud dziewiąty, pielgrzym nadziei zwycięstwa, czyli Jan Paweł II. Cud dziesiąty, solidarność narodu. I synteza, Kościół, znak sprzeciwu i zwycięstwa. I to jest ciekawe, tak, bo my byśmy chcieli czasem, żeby Kościół był tylko znakiem zwycięstwa. No niestety, Kościół jest zawsze znakiem sprzeciwu i zwycięstwa, tak, czyli sprzeciwstawia się złu, ale oczywiście zwycięża prawda. W oczekiwaniu cudu 11, wyzwolenie człowieka z nałogu alkoholizmu i innych, odnowa poczętego życia, cud odnowy moralnej. W oczekiwaniu cudu 12, wyzwolenie społeczne i polityczne narodu, niepodległość, Polska w postsowietikum. Wotum Kościół Niepokalanej Matki Kościoła, taki powstał w Katowicach. Natomiast proszę zobaczyć na pewne spojrzenie na przyszłość. Ksiądz Blachnicki już planował, jak będzie wyglądało społeczeństwo postsowieckie, czyli jak będziemy się kształtowali w tym okresie posowieckim, bo był przekonany oczywiście, że ten czas nadejdzie. Nawet mówił o tym, że do końca lat 80., tak można powiedzieć, prorokował, tak, ten system musi się rozlecieć. To wszystko, co mówię, to oczywiście jest zawarte w dużej mierze w książkach. Polecam różnego rodzaju książki, wiele z tych spraw, o których mówiłem, czy o spotkaniach z kardynałem Wojtyłą, prawda, w godzinach taboru, czy Ewangelii Wyzwolenia, czy o historii ruchu Światło-Życie, prawda, czy o chrześcijańskiej służbie wyzwolenia narodów. To wszystko jest oczywiście w literaturze i polecam, żeby również do niej sięgać.
Zachęcam również, zapraszam serdecznie do, na Facebook, Instytutu Księdza Franciszka Blachnickiego. Tam są takie informacje typowo związane z księdzem Franciszkiem Blachnickim. Natomiast ja sam swój Facebook prowadzę raczej tak historycznie, nie prywatnie, czyli tam zamieszczam różnego rodzaju informacje historyczne, no, dotyczące bieżących spraw. Teraz 1 maja, tak, był 2 maja, flaga, 3 maja, konstytucja 3 maja, ale również konstytucja współczesna, tak. Więc tutaj rzeczywiście zachęcam, żeby wejść sobie, dodać, tak, zaprosić i śledzić również, bo te informacje się gdzieś tam pojawiają i to jest pewien obieg informacji taki sprawny, gdzie można w pewne sprawy wchodzić. Ja tutaj o wszystkim nie opowiem. Gdyby ktoś jednak miał jakieś pytanie, to jeśli będę potrafił, to chętnie odpowiem.